Nie zarzucili, że mamy monotematyczny podcast. Mamy bardzo monotematyczny podcast, bo jest o grach generalnie. No dobra, tutaj wybrnąłeś. No nie. Wiesz o co mi chodziło? Kurwa. Wiem o co ci chodziło. Dobrze, w takim razie witamy wszystkich na 231 epizodzie Dropin Podcastu, który nagrywamy dla was w sobotę wieczorem. Tak, udało nam się zebrać. Przepraszamy, że w zeszłym tygodniu się nie udało, ale pogoda była taka piękna, że grill prosił się o odpalenie. Więc w dzisiejszym epizodzie biorą udział Badyl, Pepesz oraz Rogaty. Siema panowie. Hej. Witam wszystkich. Cześć. No i pamiętajcie, że nagrywam to u siebie w pokoju tutaj na kwaterze, gdzie mam nocleg w pracy, w której teraz się znajduję, więc nie do końca kontrolowane środowisko, różne rzeczy mogą się dziać w tle. Co prawda zakupiłem wzmacniacz internetu, który uruchomiłem i zobaczymy jak to będzie się sprawdzało, może nie będzie mnie tak rozłączało często. Rozłączało czy rozłączało, Badyl? Rozłączało. Okay. Rozłąka, chłopie. Tak? No tak. Rozłączać. No tak, już szósty tydzień tu siedzę. Można do głowy dostać. Więc zachęcamy was do komentowania, słuchania nas na Spotify, słuchania nas na Patronite Audio czy Castboxie. Pamiętajcie, że wasza łapka w górę dana pod tym materiałem bardzo pomaga samemu podcastowi. Zachęcamy was do tego tytanicznego wysiłku. A zacznijmy może od Badyla, bo jest na samej górze. Co tam u ciebie w tym Krakowie? W Krakowie, chłopie, fajno. Tak? Co mam wam powiedzieć? No, spoko całkiem, spoko. To znaczy, nie ścigał? Ostatnio? No ścigał się taki żółty chłopek. Coś mu nie poszło. Bumblebee. Za bardzo mu się... No kurwa, prawie, tylko Bumblebee myślę, że przetrwał trochę więcej niż renóweczka w zderzeniu z mostem. Czy tam ze murkiem koło Wisły. Szkoda chłopów, no ale cóż, za głupotę trzeba odpowiadać niestety. Pewnie większość wie o czym mówimy, więc temat już na tyle. Chociaż pojawił się update, że byli pijani. Niesamowite. No i cóż, nie chce się wierzyć, nie? No. Młodzi chłopcy w nocy w sportowym samochodzie pijani. Wow, i w Krakowie. No nie. I tak wina pieszego, wiadomo. No, pewnie przecież widziałeś, że wyszedł, nie? No. On wyszedł w niedozwolonym miejscu. On jechał tam, gdzie można. Chcieli ominąć i ocalili mu życie. To prawda. Dzięki. Bilans co prawda mamy ujemny przez to. Ten rodzaj ocalenia życia przestali musi bić kobietę, nie? W ten sposób jej ocalili życie. Na to w ten sposób patrzysz, tak? Jest jeszcze inna wersja, że ocaliłem... Czekaj, jak to było? Kawał jakiś. Ocaliłem kobietę przed gwałtem. Jak? Trzymałem ręce przy sobie. Ha. Dobrze się zaczyna. Teraz skancelują mi kanał, ale słuchajcie, no, nieważne. A w co grałeś? Grałem w dwie rzeczy, dwie gry w zasadzie. Grałem grubo co? Grałem w Trek to Yomi, to jest ta gierka, która została bodaj dodana do plusa, prawda? Tak. To jest chyba... Tak, ta co była w Microsoftie. Tak i kurczę, pograłem chwilę. I ta gra opiera się na kombacie przede wszystkim. Czyli widzimy z boku gdzieś tam ekran. W każdym razie to jest takie pseudo powiedzmy, pseudo 2D mieszane z jakimś tam 3D. No i ta gierka polega na tym, że żeby przebiegać od planszy do planszy, zbierać tam jakieś znajdźki, no i brać udział w jakichś tam pojedynkach z najeźdźcami, którzy tam napadli na wioskę samuraja, którym jesteśmy. Jesteśmy co prawda gdzieś tam młodym samurajem na początku, później wiadomo jak to jest w takich gierkach. W sensie to jest tak najbardziej sztampowy początek gry o samuraju jak tylko może być. To znaczy jesteście młodym samurajem, szkolicie się ze swoim mistrzem, na waszą wioskę napada jakaś tam obca frakcja, zabija wszystkich, no i generalnie jest czas później, gdzie wy jesteście samurajem. Tak, w sensie to jest niesamowite, bo w większości gier o samurajach, w które grałem, tak to dokładnie wygląda. No i tutaj było oczywiście to tak, jak powiedziałem. I wiecie, co mnie najbardziej odrzucało w tej grze? System walki. To jest niesamowite, ale tak po prostu było. Ale za ciężki według ciebie? Nie, nie za ciężki. To jest właśnie za proste i te ciosy, jak one tam padają, nie czuć w ogóle. To jest, dla mnie nie ma feelingu walki. Tam ale doszedłeś gdzieś dalej, bo tam później po pierwszym bossie dostajesz cały czas nowe ciosy, nowe sekwencje. Okay. I tam bardzo dużo sekwencji, które można wytłumaczyć. Masz łuk, później masz jeszcze dodatkowe broni miotane. Tak, tylko mi chodzi o sam feeling tego, jak pada cios, tego, jak się bronisz. To jest 2D, to jest taki trochę Prince of Persia, nie? A to wiesz, to można zrobić okej. W sensie Mortal Kombat, ta 9 na PlayStation 3 też było takie, no właśnie, pseudo 2D, 3D i tam czułem, nie, że walczę z przeciwnikami. Jasne, to była bijatyka, no ale tutaj mamy grę, która polega na kombacie i ten kombat jest nijaki, tak po prostu. To mi tak się to osobiście... shooter z kiepskim strzelaniem. Dokładnie. Tak to wygląda. I tutaj... Znaczy, ja się z tobą nie zgodzę. Grałem w to też i ogólnie, znaczy mnie tam najbardziej historia zaciekawiła, bo tam jest fajnie opowiedziana, zwłaszcza dużo gry z cieniem, światłem. Też takie są momenty fajne później. Nie no, gra jest fajna, tak samo audio ma fajne, historia, no podejrzewam, znaczy, że ja też... Ja wiem, że jest sztampowa, tak jak trochę mówisz, taka bohaterze, który powstaje i ten, ale jest to fajnie zrobione, ale jeżeli chodzi o walkę, to nawet miejscami miałem z takimi większymi przeciwnikami, było jakieś tam drobne wyzwanie, bo tam kilka razy się zginęło, nie? Ale wiesz, to, że jest wyzwanie, to nie znaczy, że gra u swoich podstaw jest zrobiona okej. W mojej opinii brakuje temu czegoś. Ciężkości miecza, o to ci chodzi, że brakuje tego takiego... Nie o to, że nie czuć tego, że ty walczysz z przeciwnikami. Jeżeli miałem do czynienia z, nie wiem, Sekiro, nie? No to tam w zasadzie czułem, jak uderzyłem przeciwnika. Czułem parowanie, czułem ten kontratak. Tutaj w zasadzie... No bo masz 2D. Nie, to zupełnie może... nie jest tak, bo w Wormsach też były 2D i czułem to, że nie wiem, trafiam w skałę, nie? Czuć było tutaj, jakby wam to powiedzieć, ten feeling, czucie tej gry, to, że cios trafia, cios jest odbijany, to, że ty masz jakiś kontratak, tego w ogóle nie czuć, to jest takie bardzo bez wyrazu. I o to mi chodzi. I z tym mam problem i dlatego ta gra, bo tak jak mówię, przegrałem cały ten prolog, który tam jest i nie chciało mi się grać dłużej, bo po prostu w tej grze nie było nic. Miałem wrażenie, że ta gra równie dobrze mogłaby być, no tutaj fajnie, że była dodawana za darmo, bo ja dużo słyszałem o niej dobrego i byłem nią zainteresowany, więc mnie to ucieszyło, dlatego też ją ściągnąłem, ale tak szybko jak ją ściągnąłem, tak szybko ją niestety usunąłem, bo nie ma tego koru, który dla mnie tworzy, no właśnie, tworzy takie gry, nie? Mhm. Szkoda. No? Szkoda, bo według mnie spróbuj jeszcze dać drugą szansę. Może ten prolog był taki, bo jednak tam dużo było takich rzeczy, no, bardzo prostych i sztampowych trochę, ale może dalej będzie lepszy ten feeling. Znaczy, wiesz, przepraszam, bo mam wrażenie, że Peppers nie do końca rozumie, o czym mówi Badyl. Mi nie chodzi o to, że tam nie ma wodotrysków w kontekście broni, nie? No tak. No dobra, ja też grałem w tą gierkę i ją nawet skończyłem. No nie wiem, tam częściowo rozumiem, że może nie widać tego, nie czujesz tego feelingu, ale tam im dalej w las, tym bardziej chyba chodzi o timing niż sam feeling. Jeżeli już cię dopada to, że musisz... tak jakby feedback, że ty dostajesz damage, no to zazwyczaj kończy się już resetem całej walki, a feedback, gdzie przeciwnik dostaje damage, no to musi być timing tak perfekcyjny, że no wtedy ten feeling istnieje, nie? Tutaj jak się spamuje no, na początku albo na łatwym poziomie trudności, jak się spamuje trochę te ciosy, no to rzeczywiście to banalnie prosto moim zdaniem tak typowy scroller biter, nie? Że się chodzi w prawą stronę non stop i się naparza. Jak Turtles, te co są na Game Passie. Tam jest widać ten feeling bardziej jest taki bardzo mocno wyostrzany, a tutaj jest taki no, troszkę bardziej subtelny. Szybciej się to dzieje, większa rozdzielczość, nie wiem dlaczego tego nie czujesz, ale no, okej, no rozumiem twój punkt widzenia. Nie zgadzam się za bardzo, ale okej. Okej. Porównam to do tego... Ja czuję, że to jest bardzo fajna gierka i tak jak tutaj mówicie, są inne, bo to nie jest beat'em up stricte, prawda? Więc w beat'em upach masz ten feeling, że zabijasz przeciwnika i masz, dostajesz jakieś punkciki, tam się dużo dzieje na ekranie, tam cały czas coś jest, nie? Więc to, że... To nie jest tak bardzo indywidualna gra nastawiona na tych samurajów, na ten timing, bo tam i to w ogóle nie o to mi chodzi, no, nie? Stary, że tam się nic takiego nie dzieje, ale tak jak mówię, pograłem tylko w prolog, ale brakuje mi tam czegoś takiego, jak mamy na przykład w Call of Duty, jak trafisz gościa, nie? To masz tam to takie, taki dźwięk, Takiego trafienia, nie? Hitmark, no. Dokładnie, masz tego hitmarka. Wiem, o co ci chodzi, tutaj ja trafiam tego przeciwnika, ale to jest w zasadzie tak, wiesz, okej, zabiłem go. I teraz następny, okej, zabiłem go. I to jest takie, jakbyś kartkę papieru darł. Powiem ci tak, że to może być troszeczkę twój problem wykształcony przez właśnie non-stop atak właśnie tego feedbacku a la Call of Duty, że ciągle musi być tu-du-dum level, tu-du-dum zastrzeliłeś kogoś, headshot, monster shot, extermination i coś takiego, że ty jak masz grę teraz taką, która się dosyć wolno dzieje moim zdaniem i tak, musisz zwolnić i jak nie masz od razu takiego masakrycznego też, nie wiem, brutalizmu na pierwszym planie, no to nie przyciąga cię. No ale to może też jest urok tej gry, że ona jest stonowana do połowy. Potem się robi naprawdę dziwna. Może tak, może to jest mój problem. W każdym razie nie spodobała mi się i ją wywaliłem, ale no właśnie... za darmo to dobra cena, nie? Za darmo to bardzo dobra cena, a szczególnie jak trzeba coś wyrzucić, prawda? To jest jeszcze lepsza wtedy. I no właśnie, przechodząc do następnej gierki, w którą grałem, też z plusa, no to jest to nowe, to znaczy Call of Duty Black Ops Cold War. I tam głównie pograłem sobie w multiplayera i no mam z nim problem, bo gram, w zasadzie przerzuciłem się z Overwatcha, wcześniej z Apexa, przerzuciłem się teraz na tę gierkę, no bo mam tutaj coś takiego, w poprzednich Call of Duty było tak, że dostawałeś suchą broń, nie? I żeby ona jakkolwiek fajnie działała, na przykład w Modern Warfare dwójce. Miałeś tak, że żeby jakaś broń sensownie działała, to na przykład musiałeś do niej odblokować akimbo, które było tam na, nie wiem, jednym z ostatnich poziomów danej broni, prawda? I tutaj mam podobnie. Widzę, że ziomy grają tam jakimiś mega wypasionymi brońmi, no i żeby gdzieś tam je odblokować, czy tam jakieś ulepszenia tak samo zdobyć, no to trzeba levelować broń. I bawię się o tyle dobrze, że z każdym meczem jestem coraz bliżej tego odblokowania, widzę, że coraz lepiej mi idzie, widzę, że ta broń faktycznie jest, powiedzmy, w mecie, zbliża się do tej mety, którą się gra. Ta gra jest mega szybka, ale jest tam jednocześnie bardzo dużo takich udziwnień, typu, które nie do końca mi siedzą, odchodzą od tego koru, który ja bym chciał, to znaczy ja bym chciał mieć, wiesz, broń, i powinien się liczyć dla mnie refleks. A tutaj jest dużo rzeczy typu jest strzykawka na życie, którą trzeba użyć w odpowiednim momencie, żeby ci się odnowiło. Są jakieś wieżyczki, które niszczą ci granaty. Są jeszcze jakieś inne kwestie związane z ulepszeniami serii. Jest dużo kamperów, ale jednocześnie gra... Gra nagradza jak najbardziej kamperów za to, że siedzą w jednym miejscu, ale jednocześnie można też tak, aczkolwiek ja nie szanuję takiego podejścia, ale tak jak mówię, jak we wcześniejszych Call of Duty kamperzy byli tak mocno nienawidzeni, tak tutaj wydaje mi się, że meta może być pomieszana na zasadzie dynamika, albo właśnie przejście do tego kampienia i siedzenie w miejscu i to z tym mam zgrzyt największy, nie? Bo z jednej strony chciałbyś się dopasować do tych kamperów i jesteś w stanie naprawdę wykręcać chore wyniki siedząc w miejscu, ale tak samo jesteś w stanie wykręcać zajebiste wyniki biegając po całej mapie, tylko że no właśnie, jeżeli biegasz po całej mapie i natrafisz na tego kampera, który jest na podobnym poziomie, powiedzmy, ogarniania, co ty, no to zawsze padniesz, nie? I to jest ten mój problem, że tam są te dwa obozy. Czyli mamy kamperów, którzy są bardzo fajnie nagradzani i mamy tych graczy nastawionych na ten refleks, z którymi próbuję się w jakiś sposób utożsamiać, bo mój playstyle tak wygląda. I póki co no, mam tak, że powiedzmy średnio mi to wychodzi. KD mam zawsze tam powyżej 1-2, ale no muszę się napocić. Pewnie dlatego, że no wiecie, nie znam mapy, czy tam map ogólnie, nie wiem jaką broń zbudować, wypadłem z tych nowych, stary jestem, wypadłem z tych nowych kodów, bo to jest już ten nowy styl, nie? Gdzie ta broń faktycznie, wiecie, ona nie jest taka bez wyrazu, tylko tam już czuć to, że strzelasz z takiej broni, snajperka zanim wycelujesz, no to trochę trwa, ta grafika też jest no taka porządna. Nauczyli się od Battlefielda trochę, nie? Trochę pod względem grafiki, tak? Czy... Nie tylko, w feelingu broni tak samo, nie? Przecież pamiętamy, jak było kiedyś Call of Duty, same dźwięki i tak dalej, to wszystko było takie drewniane, Battlefield zawsze jednak się wyróżniał na tym tle. Call of Duty ostatnim czasem, jak też grywam, no i ja jestem fanem Battlefielda, więc w Call of Duty gram, bo lubię kampanię, pograć i tak dalej, to widzę, że jest progres, jest gigantyczny, że tam naprawdę oni się starają coś zrobić, a to, że nagradzają kamperów, to samo jest w Battlefieldzie. Kamperzy też są nagradzani. Owszem, kamper w Battlefieldzie niestety za długo nie może siedzieć w jednym miejscu, bo masz ten błysk lunety i jednak to na większości mapach ludzie zauważają. Nie wiem, jak jest w Call of Duty, czy w tej części jest tak, że jednak go widać, odbija się coś, czy nie? Nie, no właśnie tutaj mam taki problem, że gracze bardzo mocno zlewają się z otoczeniem. Bardzo dużo zależy też od tego, jakiego masz skina, jeżeli chodzi o twój ubiór. I jesteś w stanie nie zauważyć gracza. Tak samo masa jest tutaj tak zwanych head glitchy, miejsc, które umożliwiają ci zrobienie head glitcha. To znaczy, że widać twojemu wrogowi albo tobie widać tylko głowę, a on widzi ciebie całego i jest w stanie po prostu gdzieś tam do ciebie strzelać, podczas gdy ty masz jakieś tam kilka pikseli, żeby go trafić z danej odległości. Tak jakby strzał samą głową, nie? Bo nie widać mu po prostu reszty ciała. I to jest problem, który w Call of Duty występuje, tak po prostu. Niemniej czytelność tej gry, to pewnie działa i na plus, i na minus, jest troszeczkę trudniejsza, jeżeli chodzi o tych graczy, dlatego ja osobiście bardzo mocno używam tego perka, który wyświetla, wiecie, ten nick gracza nad jego głową, bo wtedy widzę od razu, gdzie mam celować, no i jeżeli tutaj jest ogarnięty ten refleks, no to przeciwnik pada, ale... Tak, i to jest chyba mój największy problem z tą grą, ta czytelność tych graczy, która wydaje mi się, że w poprzednich Call of Duty była troszeczkę bardziej taka, no była łatwiejsza. Jak widziałeś gracza, to byłeś pewien, w sensie jak widziałeś dany obszar gry, to widziałeś tego gracza od razu, nie? Tutaj musisz się zastanowić, na tej mapie jest dużo detalu, na tej mapie jest dużo, tak jak powiedziałem, takich coverów, za których można strzelać, jest dużo rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, żeby dostrzec tego przeciwnika, co też oczywiście sprzyja kamperom i wpisuje się pod tą moją tezę, ale póki co gra się mi bardzo spoko i tutaj ten feeling strzelania jest naprawdę sensowne. Okej, dzięki. To teraz ja, bo jakby jestem drugi. Więc tak naprawdę Diablo ratuje moją poczytalność tutaj, 4. Po pracy nie mam zbyt wiele siły na bardziej skomplikowane czy złożone gierki, a Diablo się biega, trzepie te moby i po prostu wbija levele. Teraz się zaczął sezon, tak naprawdę zacząłem troszeczkę grać w ten sezon, ale też nie za bardzo miałem siłę, ale zagrałem w Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, tak, Zemsta Shreddera, i jestem zakochany w tej gierce. Feeling gameplayu w tym właśnie beat'em upie jest po prostu rewelacyjny. Naprawdę jest przyjemny, satysfakcjonujący, szybki, responsywny. Nie wiem, jakich jeszcze tutaj przymiotników mogę określić, użyć, żeby po prostu dodać tej grze plusów. Jest to świetny tytuł. Jeżeli nie macie go w żadnej z usług abonamentowych, to naprawdę jest wart waszych pieniędzy, jeśli lubicie beat'em upy w starym stylu. Można grać maksymalnie w 6 osób na jednej konsoli. To jest sporo. Nie wiem nawet, czy PlayStation 5 potrafi przyjąć 6 kontrolerów, jeśli chodzi o gameplay, no ale jest taka opcja. Oprócz tego obejrzałem sobie jakiś jeden epizod anime na chyba Disney Plus. Nie wiem, jak coś, jakieś post-apo 12-epizodowe. Nic, absolutnie nic się u mnie nie dzieje, poza pracą, spaniem i graniem. Teraz będzie ostatni tydzień mojego pobytu tutaj. Planowany powrót jest w tą sobotę, czyli równo za 7 dni od momentu nagrywania tego epizodu. Więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, to następny podcast będziemy już mogli nadawać na żywo o godzinie standardowej, czyli w tym wypadku to będzie 21, nie? Żeby wszyscy zdążyli sobie do domu się zejść. I będzie to w niedzielę oczywiście, więc zachęcamy was gorąco do dołączenia. I będę 5 tygodni w Polsce, więc teoretycznie 5 podcastów powinno być na żywo. Zobaczymy, mam nadzieję, że się wszystko uda. I tyle, tak naprawdę to tyle, nic więcej ciekawego u mnie się nie dzieje. Pepeż? No i ja ci powiem, że u mnie za bardzo coś nie ma nic ciekawego, bo gram też w Diablo, aczkolwiek ostatnio teraz pasowałem przed sezonem, doznałem takiego wypalenia trochę, znudzenia i ogólnie no fajna jest pogoda i nie chcę się za bardzo siedzieć przy komputerze ani na konsoli. Wieczorem jak już coś to siadam i jak już coś to jakiś serial, film zobaczę. A tak no w Diablo staram się cały czas wymasterować, coś tam pozmieniać, bo gram druidem i poszedłem w jedną ścieżkę, że tak powiem, zmiennokształtności, ale chciałbym wrócić do do zdolności burzy i kurczę, nie dostaję, cały czas dostaję przedmioty pod zmiennokształtność i z perkami, a nie dostaję tamtych i się zastanawiam, czy ta gra jest zrobiona, że jak idziesz w jakąś jedną gałąź, to zawsze później cały czas będziesz dostawać właśnie z przedmioty pod te perki podobne i żeby to zmienić, to musisz przebudować całą postać i zresetować jakby przedmioty, wyrzucić je i chodzić jakby z gołymi, by dostawać nowe. Raczej ja też nie wiem właśnie. No właśnie to jest dziwne, bo nie dostałem nic innego i trochę mnie to wkurza. No, wkurzył mnie również bardzo decyzja, że nie mogę mojej postaci do sezonu przerzucić, choć to było wiadome, aczkolwiek cały czas człowiek miał nadzieję, jak wyjdzie sezon, że jednak to zmienią. No niestety nie. I muszę nową postać stworzyć, jeszcze coś tam zrobiłem, ale jeszcze za bardzo nie pograłem. Muszę jakoś zebrać siły. No a tak to oglądałem, zacząłem oglądać serial Titans z Netflixa. Ten z DC, co jest. Całkiem fajny, nie? I fajny. Wiem, że jest bajka, taka chyba z Cartoonetów czy z czegoś, Młodzi Tytani, a kiedyś tam się jeszcze to tam kilka odcinków. O, nawet nie wiedziałem, o widzisz. No, ale ten Titans jest fajny, jest nawet brutalny dość serial. No, ciekawie się to rozwija, zwłaszcza, że chyba nowy sezon wyszedł, więc to też mnie jakoś tam skłoniło, żeby ten serial w końcu zacząć. Jak jest popularny, to czemu nie? No. Na Netflixie no wiadomo, że seriale szybko się niektóre są urywane, bo nie ma oglądalności, choć jest dobry serial, nie? A tak to tyle, no. No tak, czasem tak bywa, że kasują seriale, no i nie wiem, czy chcesz to usłyszeć, ale Tytani też nie dostaną więcej sezonów. Aha. No mam nadzieję, że będzie zakończenie, że skończą, no bo nadal na przykład czekam na Snowpiercera, który jest ponoć ostatni sezon nakręcony, ale została tam umowa z wydawcą zerwana i że tak powiem, co często wisi, gdzieś tam szukają. Więc... Ogólnie teraz przez strajk gildii aktorów i scenarzystów w Stanach bardzo wiele seriali zostało przesuniętych, a niektóre wręcz skasowane. Na przykład został skasowany drugi sezon Wednesday. The Last of Us Part 2, w sensie sezon drugi, też chyba został przesunięty o ileś lat w realizacji. Jeden odcinek coś ponoć powstał, z tego co słyszałem, że jest jeden odcinek. Nie czytałem, nie szukałem. Wiem, że większość wszystkich seriali, które miały powstawać i produkcji, które są realizowane przez gildię aktorów i scenarzystów, przez ludzi, którzy są w niej zrzeszone, są w niej zrzeszeni, przepraszam, została wstrzymana, skasowana lub odsunięta w czasie, bo nie wiem, czy widzieliście, jak niekiedy statyści, jakie mają wypłaty. Na przykład taka aktorka, która w Star Treku grała Tasha Yar przez ileś tam epizodów, lub generalnie znam tą aktorkę, lubię ją, dostała po prostu, to się nazywa payslip chyba w Stanach, odcinek taki kasowy, w sensie z wypłatą, tak? Na wysokość zawrotnych 21 centów za cały dzień pracy. Co? No, tak. Nie wierzę. To tam są jak mi to, bo straszne. Generalnie moja Agata zainteresowała się tym, poszperała, poszukała i sobie nie wyobrażałem, że ludzie, którzy na przykład grają w serialach takich jak Orange is the New Black, który jest serialem bardzo popularnym. Znaczy był, bo to jest serial, pamiętam, już skończony. Tak, nie? No ale był, ale w momencie, kiedy powstawał, jeden z aktorów, który grał rolę poboczną, został wykorzystany do promocji tego serialu i jego twarz była na billboardach. On za to nie dostał ani grosza. Nic. A wiesz czemu? Wiesz czemu tak jest zrobione? Bo pamiętaj, że tak Hollywood wychodzi z takiego założenia, że tylko tam powiedzmy ten statysta czy aktor tam, nie wiem, nie pierwszy, drugi, ani trzecioplanowy, tylko chyba trzecioplanowy, co się nazywa. No, to twoim wynagrodzeniem jest to, że ty bierzesz udział w tym show, w tym, co się dzieje i to dla ciebie powinno być wyróżnienie, bo to otwiera ci niby drzwi do kariery później. Nic nie otwiera. No ja wiem, ale takie jest złudne tłumaczenie się ogólnie tam zarządców Hollywoodu i no mam nadzieję, że aktorom się uda, że to wszystko się wywalczą sobie tak, jak powinno być, no bo to są śmieszne rzeczy. Tak samo scenarzyści. Scenarzyści dostają grosze albo czasem nic nie dostają za swój scenariusz. Ale chłopie, to jest szerszy problem, jeżeli chodzi o takie myślenie, bo tak samo jeżeli chodzi o, wiesz, duże firmy, nawet podejrzewam z game devu potrafią płacić ochłapy, albo nawet, uwaga, brać cię na stażystów, czy tam na praktyki, czy jakkolwiek to się nie będzie nazywać, dostajesz w zasadzie nic, albo zdarzają się jeszcze takie patologiczne sytuacje, że ty musisz płacić, bo dla ciebie to jest zaszczyt właśnie, żeby gdzieś tam pracować przy jakimś projekcie i tak dalej. I to jest, mam nadzieję, że to zaczyna być trochę pieśnią przeszłości, bo z tego, co docierają do mnie informacje, przynajmniej z naszego poletka, no to ludzie, którzy są młodzi i zaczynają, powiedzmy, swoje gdzieś tam kariery, no to już troszeczkę inaczej podchodzą do swoich wynagrodzeń i trzymam kciuki, żeby to się jak najszybciej zmieniło, bo to jest po prostu... bardzo niefajne, tak, no bardzo niefajne zachowanie, tym bardziej, że no tutaj mówimy o produkcjach, które zarabiają chore pieniądze i zarabiają dla mnie... miliony. No. Zarabiają? Disney chyba w tym roku ma 900 miliardów, nie, milionów strat. Ale wiesz, o co mi chodzi. Wiesz, o co mi chodzi. Przepraszam. Pozwól mi wytłumaczyć. Moje pytanie było, zarabiają. Właśnie dostają mniej więcej taką samą wypłatę, jak ich produkt dostarcza zarobków. Nie, Rogaty. To, że korporacja wykazuje straty, to nie znaczy, że nie zarabia. Wiesz, ile jest firm w Polsce, które robią takie machlojki ze swoimi finansami, że wykazują, że nie mają dochodów, mają tylko obroty? No. No. Wiesz, po ostatnim sezonie Wiedźmina, to ci ludzie, którzy pisali tam scenariusz, to powinni oddać pieniądze ludziom, którzy oglądali ten serial. Ale nie o tym rozmawiamy. Oni napisali serial. Nie, ale chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy czasem tworzą fantastyczne scenariusze, czasem tworzą scenariusze takie jak do sezonu Wiedźmina, co nie zmienia faktu, że za ich pracę należy im się pensja i płaca taka, która nie wymaga podjęcia 3 różnych zatrudnień, żeby zapłacić za czynsz. Bo pracujesz 14 godzin, załóżmy, na planie filmowym, a potem jeszcze musisz iść do pracy, bo z planu filmowego dostajesz 21 centów i obietnicę, że może otworzyć ci to ścieżkę do kariery. A odnośnie tych wszystkich korporacji, jeszcze tylko, bo przejdziemy dalej, bo to nam się temat troszkę wkradł jakby znikąd, ale Disney, bo wszyscy się wkurzyli na głównego tego szefa, wszystkich szefów od Disneya, bo on wprost powiedział, że oni mogą ten strajk ciągnąć długo, bo ich na to stać, ale jak ludzie zaczną tracić domy i mieszkania i będą lądowali na ulicy, to będą się czołgać, żeby mogli u nich grać. I nie wiem, czy kojarzycie aktora, który grał Hellboya, gościa, nie tego ostatniego Hellboya, tylko ten wcześniejszy. On przypomina taką szczękę, ma taką szeroką, nie, ten aktor. Tak, przypomina gościa z Metaliki troszkę. Nie wiem dlaczego, ale mi się zawsze z nim kojarzy. W każdym razie on się tak wkurzył, że nagrał i umieścił w sieci tekst, gdzie on mówi, że kim ty jesteś, ty taki sraki owaki, normalnie go wyzywa, żeby życzyć ludziom utraty domów. I normalnie mu w filmie groził, że dom można stracić z powodów finansowych, z powodów karmy, albo po prostu wystarczy wiedzieć, gdzie mieszka gość, który powiedział jakąś głupotę. A my wszyscy wiemy, gdzie ty mieszkasz. I normalnie tak mu zagroził. I to jeszcze jest jakby część tylko tego, co Disney tam sobie planuje, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale Disney ma już dosyć zaawansowane systemy skanowania całych aktorów. W sensie z twarzą, z ubraniem i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że oni tym ludziom, którzy dostają te głodowe pensje i starają się uzbierać na czynsz, płacą na przykład takiemu mniejszemu aktorowi $200 za zeskanowanie całego ich ciała plus próbek głosu. Tak? Czyli ktoś dostaje $200 za swój wizerunek i głos z kontraktem, który daje im nielimitowaną możliwość wykorzystywania tych danych. I w jednym z wywiadów ten gość powiedział, że ogólnym docelowym planem Disneya jest stworzenie systemu generowania kontentu z wykorzystaniem zeskanowanych aktorów i ich głosów, czyli w takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, ja na przykład lubię bardzo, nie wiem, Star Treka, tak, z Williamem Shatnerem, ale nie kręcą już Star Treka. I w tym momencie Słucham? Ron Palmer. Sorry, musiałem znaleźć. Okay. W każdym razie nie kręcą już tego Star Treka, ale ja go chcę. Więc Disney ma sztuczną inteligencję i odpowiednie systemy generatywne, gdzie ja, klikając w usłudze streamingowej, chcę obejrzeć epizod Star Treka i ten epizod zostanie mi na bieżąco wygenerowany. I nie mówię tutaj o tych generatorach, które mamy teraz, tylko wyobraźcie sobie te generatory za 5, 10 czy 15 generacji uczenia. Nie? Ja wiem, o czym mówisz, dlatego aktorzy teraz chcą prawa, które zakaże używania sztucznej inteligencji w tworzeniu całych seriali czy filmów. Bo chodzi o to, żeby sztuczna inteligencja nie tworzyła całych seriali, bo my chcemy oglądać tak naprawdę żywych aktorów, a nie ich reprodukcje. Pomijam fakt, jeżeli jakiś aktor umarł w trakcie kręcenia, żeby trzeba dokrętki zrobić, a to wtedy można to jakoś użyć, albo do odmłodzenia jak w Indiana Jonesie. Ale ja jestem przeciwny, jestem z aktorami, ze scenarzystami, żeby nie było używanej sztucznej inteligencji do tworzenia całych kontentów, bo to sprawi, że wykluczy aktorów z gry aktorskiej, że nie będą już potrzebni. Oni nie wiem, może nie doczytałeś. Tak, w tle chrapie mój współlokator. Mówiłem, niekontrolowane sytuacje, więc to, co wszystko słyszycie, to jest tętno pulsu, to się dzieje. I nie chodzi o zablokowanie zupełnie sztucznej inteligencji, tylko że w przypadku, kiedy ich obraz ma być wykorzystany, to musi to być za ich zgodą i muszą mieć płacone tantiemy. Muszą mieć płacone tantiemy, ponieważ w Stanach, jeśli chodzi o filmy, aktorzy na przykład nie mają płaconych tantiem za wyświetlanie filmów w usługach streamingowych, bo oni mają tego typu wytłumaczenie, te korporacje, że jak budujesz budynek i wynajmujesz architekta, to później nie płacisz temu architektowi za korzystanie z budynku. Co dla mnie jest jakimś kuriozalnym tłumaczeniem, ponieważ oni wzięli budynek i ten projekt został stworzony. Jeżeli ktoś będzie chciał znowu wykorzystać projekt na przykład domku jednorodzinnego, to znowu płaci za ten projekt. Tak, mamy na przykład różnego rodzaju strony internetowe, gdzie można kupić projekty domków. Nie? I to są tak naprawdę tantiemy dla tego projektanta. Nie ma problemu z płaceniem tantiem za muzykę. Przecież Last Christmas I Gave You My Heart i te wszystkie piosenki, ci aktorzy żyją z tantiem. Ale muzyce, tak, no. Ale streaming praktycznie nic nie płaci artystom. Tak, to też prawda. Czy Spotify, czy ten Apple Music, czy Google nawet, czy YouTube Music, tam na 1000 obejrzeń to dostajesz ułamek grosza. Wiem, mam kanał na YouTube. 1000 odsłuchań. Kanał na YouTube, nie wiem, jak to działa. No, więc... Ale słuchaj, chodzi o to, że teraz mają oni jedyną szansę, żeby to wynegocjować, póki jeszcze nie jest za późno. No i dobrze, i niech nie wynegocjują. Tak. Ja wiem, że my, powiedzmy, jako widzowie będziemy stratni, bo nie zobaczymy przez jakiś czas tego naszych seriali. Bo falowo tak. Moim zdaniem też długofalowo zyskami. Jeżeli rzeczywiście musi być purge w Hollywoodzie, to ja jestem na to przygotowany, że mam alternatywne źródła do rozrywki. Tak jest, zgadzam się. Zacznę anime oglądać. Chuj, Bollywood zawsze, jak widzę te urywki, może kiedyś wreszcie zacznie oglądać ich filmy. Więc jak Hollywood umrze swoją naturalną śmiercią, bo produkują od paru dobrych lat porażające chujowo produkcje, z małymi wyjątkami. Dziękuję, że to powiedziałeś. I od razu płynnie przejść do swojego tygodnia, jak już wykończysz wątek. To jeżeli takie filmy jak Mission Impossible 7, Dead Reckoning nadal będą produkowane w Hollywoodzie, ale każde jakieś tam... nie wiem, może nie wszyscy superbohaterowie, ale jak będziemy mieli odpoczynek od superbohaterów na następne 10 lat, to wyjdzie dobrze Hollywoodowi. I też jak zaczną scenariusze naprawdę być na troszeczkę wyższym poziomie niż takie scenariusze do gier, to też będzie to okej. Albo scenariusze generowane przez AI, bo niektóre seriale mam wrażenie, że to taki pierwszy draft z AI był i ktoś tego nawet nie przeczytał przed zaczęciem kręcenia. Albo jak to Disney robił, nie mamy żadnego planu, ale mamy Gwiezdne Wojny i będziemy teraz klepać co roku. No i się skończyło 3 porażkami i 2, jednym dobrym spin-offem chyba. Ale wiesz co Disney ogłosił, że nie będą robić tak szybko filmów i kolejna trylogia powstanie po dłuższym czasie i z większym przemyśleniem, więc może im na kim się to odbiło. Słuchaj, nikt nie chce w tym grać. No, to też nikt nie chce tego reżyserować już. Nikt nie chce tego produkować za bardzo. Nikt nie chce chyba... No, Disney chce, ale nikt nie chce chyba za bardzo pracować. Ile oni już tam tych studiów od VFX-ów zmielili i wypluli? Chyba wszystkie w Hollywood, nie? Ale powiem ci najważniejszą rzecz. Fani nie chcą już tego oglądać dalej. Nie chcą więcej już. No, nie, serio? No. Dobra. Wracając do gier, to też mam rozwiązanie twojego battle problemu z Call of Duty. Przesiądź się na Battle Beats Remaster, bo ostatnio kupiłem to, trochę pograłem i jakoś mi nie weszło. Teraz zacząłem grać znowu troszeczkę dłużej. Jest coraz lepiej. Muszę jeszcze trochę do tego przysiąść, ale momenty, jakie się właśnie tam w drużynie zdobywa, takie typowo voice chat jest pełny dostępny i ludzie zaczynają wołać albo help me man, help co chwilę takie teksty. Zbliżeniowy czat, tak? Zbliżeniowy czas i taki bardzo pozytywny, nie? Taki wszyscy tak jakby grają w rolę, że są banasami w bitwie. No, roleplaying jest taki bardzo mocny, ale też jajcarskie momenty się zdarzają, że wystrzeliwujecie właśnie z samochodu i się respawnujesz w środku jakiejś walki. Tak jakby cię odrodzili, nie? Przeżyłeś upadek z helikoptera, wyskakujesz z tego helikoptera i tylko bandażujesz się, krwawisz przez chwilę, biegniesz dalej, nie? No, tak jakby rzeczywiście Battlefield moment są lepsze tutaj niż w Battlefieldzie ostatnim. Z rzeczy, które o Diablo będziemy mówić, ale jak ktoś nie ma ochoty na Diablo 4, to a trochę już mu się znudził Vampire Survivor, to polecam Hales of Torment. Pola Mudręki, czy jakoś tak to chyba się powinno przetłumaczyć. To jest to jest taki Hales. Właśnie... Nieważne, no kontynuuj. Hales. To jest taki właśnie 30-minutowy roguelike, gdzie właśnie nadlatują na ciebie roguelite. Fale różnych przeciwników, różni przeciwnicy mają różne tak jakby schematy ataku, czy tam poruszania się i im bliżej końca, czy 30 minut to wyskakują bossowie, masz rozrzucone tak jakby questy na mapie i możesz tam dostać się do tych questów i je wykonać. Całość właśnie ma taki vibe bardzo Diablo 1, takie podobne asety i taką estetykę trzyma się, z tym, że właśnie żadnych battle passów. To jest early access, ale żadnych battle passów, żadnych lootboxów, żadnego po tych wydaniu tych całych 17 zł już ci nie będą chyba więcej za portfel ciągnęli, więc dodatki jakby ktoś chciał... Być może, ale jeżeli będą tak dobre jak do Vampire Survivor, to te ile tam do Vampire Survivor 7 zł kosztuje, to jestem w stanie się poświęcić i zapłacić te 7 zł. A ile kosztuje ten Battle Pass do Diablo? 29 euro? Chyba. No, nie, ale to, chyba 10. Chyba 10. To o tym pogadamy jeszcze później. Z czego to jeszcze grałem? Trochę zagrałem w tego Exa Primer, żeby tutoriala przejść i tam zagrać 1 czy 2 mecze. I po tutorialu i tym 1-2 meczach to dosyć standardowy takie przeciąganie i walka tego PvE i te przeciąganie tych kostek do celu też troszeczkę przypomina mi i w Overwatchu te przeciąganie tego payloadu i w Team Fortress 2 takie przepychanie się tego payloadu na czas, z tym, że możesz negatywnie wpływać na payload przeciwnej drużyny, nie? Więc no, bezpośredniej walki nie ma, trochę dziwi mnie to, że jednak nie ma tak pełnego PvP. I no nie wiem, na razie ma swój urok tego właśnie takiego głupkowatego japońskiej jego sci-fi'u, jak był taka giera Binary Dominion, to tam też właśnie był podobna klimat, tylko tam był cover shooter, to też jest z trzeciej osoby, ale się te exoframe'y nakłada różnej klasy, czy tam assault, tank i healing, czy support. Wiesz, co mnie rozbawiło w tej grze? Że tworzysz sobie postać, a same egzoszkielety są płciowe. Czyli na przykład masz healera, który jest egzomechem i ewidentnie widać, że jest to forma kobieca, tak? No. A w środku siedzi facet, który ewidentnie musi się zmienić kształt jego ciała, żeby się w to zmieścił. Więc to jest dla mnie takie, że ten... A w ogóle, bo nie wiem, czy ci się pytałem, bo ci jeszcze się, jak rozmawiamy o mechach, widziałeś trailer tego Armored Core? Ostatni? Ostatniego jeszcze nie widziałem, no musiałem przegapić, ale sobie obejrzę. Polecam naprawdę. No to z tego Exoprimera to tam dużo nie zagrałem, ale też jak na odgnajdę, to poleci, bo jeszcze zapomnę. Na Discordzie czy ktoś to polecił. O kurna, nie znajdę teraz, ale to giera jest Wandering City, czy Wandering Valley, że to jest taka strategia z góry widziana, że tworzysz małe miasteczko, które żyje na plecach wielkiego takiego dinozaura, który porusza się przez świat. Wandering Valley. Chyba Tomasz 89 polecił. Tak, tak, tak. I, taki trochę wajby pomiędzy Settlersami, tymi pierwszymi, ale też właśnie jakby to porównać jeszcze do czego? Do Frostpunka, bo tam też troszeczkę buduje się na tym gigancie. Ja to dinozaurem nazywam, nie wiem, tam jest jakaś nazwa tego w grze. Te swoje miasteczko, ale może z tego miasteczka też wysyłać na zwiat ludzi, żeby odnajdywali, nie wiem, kolonistów, albo zasoby, albo jakieś artefakty, w tym tak jakby na mapie całego świata. Możesz mu tam chyba nawet wydawać, jak osiągniesz pewien technologię, rozkazy, w którą stronę ma skręcić, czy ma się zatrzymać, czy ma biec. Nie, na razie taki bardzo chillowa gieraczka. Jak ma się długi, nudny wieczór, to można sobie zapuścić. Muzyczka fajnie gra i się po prostu buduje i czeka. Przyspieszyć czas, czy poczekać na budynek, aż się zbuduje, albo wybudują jakieś zasoby, będą. Trochę wkurzające jest to, że czasami ten dinozaur potrafi próbować się tak jakby strzepać ze swoich pleców i ci niszczy budynki, nie? I co parę minut musisz wszystko zacząć odbudowywać albo naprawiać przynajmniej. Fajna giera, polecam. To chyba wszystko, w co grałem w tym tygodniu. Okej, dobrze. Więc jeszcze raz witamy Was w czwórkę razem z chrapiącym kolegą. I witamy na 231 epizodzie Dropin Podcastu. Dzisiaj będziemy głównie poruszali się w obszarze Microsoftu, Activision Blizzard, Sony i tych rzeczy, które się tam w związku z tym dzieją. Ale również porozmawiamy o grach, które pod parasolem Activision czy Blizzardu, no nie wiem, są modyfikowane i wypuszczane i gracze są niezadowoleni, więc od czego chcecie zacząć? Może od pozytywów. Dobrze. W ostatnim tygodniu albo to jeszcze 2 tygodnie temu magicznie naprawiły się serwery do starych kodów i z plotek, bo to nie potwierdzone oficjalnie, ale podobność Microsoft miał przy tym duży wpływ. Przynajmniej te Call of Duty chyba, Modern Warfare, oryginalne 2, 3, Black Ops 2, na tyle, że bardzo dużo ludzi zaczęło w to grać. Powrotem też się zastanawiam, może sobie kupić jeszcze na konsolę, ale mam te wszystkie gry na PC, więc sobie na razie odpuściłem. Ale wiesz co? To nie jest coś, co się stało teraz, to jest coś, co było przygotowane, żeby teraz zostało wypuszczone. Bo te serwery zostały naprawione i czekali po prostu goście z Activision na sygnał od Microsoftu. Okej, teraz robimy nasz PR stand, wypuszczacie to. Bo naprawili na jakich platformach? No na Xboxie. A te gry były tytułami multiplatformowymi. Na PC nie jest naprawione, na PlayStation nie jest naprawione. No na PlayStation te gry chyba już tak nie działają, bo PlayStation zamknął chyba tą wersję swoją, nie? Nie, to co wyszło, to chyba nadal będzie działać przez jakiś tam okres czasu, do któregoś roku oni mają tą umowę, ale nadal działają. Ale nie, mówimy teraz o starych grach, więc serwery zawsze były po stronie Activision, po prostu się z nimi ludzie łączyli. Rogaty, nie atakuje Microsoftu w tym sensie, że zrobił coś złego, bo bardzo się cieszę, że wreszcie nagle magicznie po tylu latach proszenia przez graczy społeczności o naprawienie tego nagle to zaczęło działać, ale tego typu naprawa nie dzieje się w ciągu 24 godzin. Zwłaszcza, że to zostało naprawione kilka różnych tytułów. Tak, zgadza się, masz rację. Z tym, że to samo mógłbyś powiedzieć o Wolfensteinie, tym oryginalnym Retro to Castle Wolfenstein, który został chyba w tym roku też naprawiony i nie słyszałem, żeby tam jakiś wielki PR-owy boom z tego powodu był. Bo mimo, że to gra... Call of Duty, no. Bądźmy szczerzy. No nie wiem skąd bierzesz ten vibe, że to był taktyczny uwolnienie serwerów, że tego dnia wypuszczamy tą poprawkę, nie? No ale okej, może masz taki punkt widzenia, nie? Dla mnie się to po prostu taki schemat już Microsoftu pojawił, bo odkąd oni mają na przykład Bethesdę, no to od czasu do czasu się pojawiają coraz to inne gry w usłudze Game Passa z katalogu Bethesdy, nie? Quake 4 miał betę, najpierw najpierw, a potem dopiero wypuścili to jako ten tytuł do Game Passa, nie? Tam wiele tytułów właśnie tych starych od Bethesda Software, te Morrowindy i Obliviony to były już na PC-cie, ale na PC-cie pod wersją Windowsową ich tam nie było. Dopiero zrobili tak jakby aktualizację do tej swojej i wypuszczali to tak jakby systematycznie, nie? Ten faktem, że ten team od wstecznej kompatybilności został rozłożony, ale tutaj wygląda na to, że albo przetransformowali tych ludzi, albo po prostu inni ludzie pracują nad tymi tak jakby portami starych tytułów żeby działały na obecnych platformie. No to, tutaj, dobra, wygląda na to, że okej, możemy się tym zająć. Microsoft doszedł to się zajmijcie. I to zrobili. W środku lata, żeby udostępnić dodatek naprawy do starych Call of Duty, żeby oni dostali i nikomu jeszcze o tym oficjalnie nie powiedzieć, że naprawiliśmy i witamy. No nawet Activision się tym no ale jakby to była PR-owa zagrywka, to by się Activision tym chwaliło oficjalnie, ewentualnie. Nie, są najskuteczniejsze w dzisiejszych czasach, ale tu nie o to chodzi, bo ja jakby nie chodzi mi tutaj o to, że uważam, że Microsoft specjalnie jakby powstrzymywał inaczej. Oni nie chowali tego po to, żeby to wypuścić. To mógł być zbieg okoliczności, tak? Ale dostajemy informację, że sprawa w sądzie z Activision Blizzard poszła całkiem dobrze, że mamy jakieś tam rozporządzenie, które istotnie działa na korzyść Microsoftu w akceptacji połączenia z Activision Blizzard King. I w zasadzie podpisują umowę ze Sony. Tak. I w zasadzie w tym samym momencie, tak? Bo nie wiem, czy to nawet naprawia nie był ten sam dzień, serwery. Za dużo zbiegów okoliczności, myślisz? Twoja teza ma jakiś sens. No o to chodzi właśnie, że to jest zbyt dużo zbiegów okoliczności, bo nie wiem, czy czytałeś też, ale po wznowieniu tych serwerów czytałem gdzieś tweeta, że momentalnie zaczęły się wyprzedawać Xboxy w sklepach. Tak, co nawet chyba u nas na Discordzie dałem komentarz, który odnosił się do twierdzenia Phila, że dobre gry nie sprzedają konsol. Tak? Znaczy ja to tak zrozumiałem. On tam powiedział, że dobre gry nie sprawią, że posiadacze konsol Sony je sprzedadzą. Ale to nie o to chodziło. No nieważne. No właśnie, nie o to chodziło. Chodziło o to, że jeżeli będzie zajebista gra na Xboxie, to nikt nie sprzeda swojego PlayStation i pobiegnie do sklepu, żeby kupić Xboxa. Tutaj raczej wreszcie... Dobra. Call of Duty. Sprzedaż Xboxa wzrosła o 160% chyba. Tak, ale to nie równoważyło się z tym, że ktoś sprzedał PlayStation 5, żeby kupić Xboxa X, nie? No, o to chodzi. Tak, sprzedaż dobrych gier, ale to a pełna wypowiedź była taka, że nawet jeżeli Starfield będzie miał 11/10, to raczej bardzo mało osób sprzeda PlayStation 5 i pójdzie kupić Xboxa. Ja to rozumiem. Dokładnie to była ta wypowiedź, ale dla mnie jakby sensem tej wypowiedzi było, że dobre gry nie przyciągają do platform. Znaczy, wiesz, raczej... Dobra, bardzo daleki skok, logiczny, ale dobra. No, kiedyś była mowa, że gry nie sprzedają konsol, czy jakoś tak powiem ci, Pepeż, coś ciekawszego. Kiedyś była mowa pewnego pana, że popatrzcie na te gry, one są takie brzydkie, kto w ogóle chciał grać. Wiemy, o kim mówimy. Jimmy Crane Ryan. No to co jeszcze pozytywnego w świecie Activision Blizzard połączenia myślisz ty, Pepeż, będzie? Oprócz tego naprawiania i syntezywnego dodawania tych gier do biblioteki Game Passa. No coś, się jeszcze dobrego może stać. Znaczy to jest najważniejsza, najfajniejsza rzecz, że w ogóle wszystkie gry mając Battle Passa, Xbox Passa tego, nie? Będziesz mieć dostęp do wszystkiego, nie będziesz musiał kupować tych gier. Tak samo nie będziesz musiał kupować kolejnego Call of Duty, tylko jak ktoś chce sobie zagrać tylko w singla, to wystarczy mieć abonament i sobie zagrać, a nie wydawać 300 na grę, którą poświęcisz 2-3 godzinki na przejście i trochę zagranie powiedzmy w multi albo w ogóle. Więc to jest fajne. A dwa, że liczę, że Microsoft mocno wpłynie na rozwój marek, które oni mają w swoim portfolio, a są niewykorzystywane od lat. bo Microsoft potrzebuje nowych gier, żeby po prostu walczyć z Sony, żeby mieć swoje przygodówki, które Sony tak cały czas ma niby najlepsze. No nie ukrywajmy, ma najfajniejsze przygodówki trzecioosobowe. Microsoft tutaj tego brakuje i Microsoft musi mieć trzecioosobowe gry akcji. Tak, przygodówki to trochę inny gatunek dla mnie, ale okej. Tak, masz rację, dzięki za skorygowanie. Gry akcji dokładnie tak jak Uncharted i tak dalej, więc muszą mieć coś swojego. I... Ale muszą mieć... Sorry, że chcą konkurować i na tym rynku w przyszłej generacji kolejny Xbox kupili ci, co teraz mają PS5, żeby się przesiedli na przyszłą generację na Xboxa. To jest takie myślenie. Oni nie wiedzą, że nikt nie sprzeda PS5, albo mało ludzi kupi Xboxa, tak jak powiedziałeś, mając PS5 czy PS4, ale na przyszłą generację ludzie już będą wtedy myśleć, mają tyle fajnych gier, tyle super, czemu nie przesiąść się? Już Sony nic więcej nie da. Więc no, w tej chwili Sony niczym już nie przyciąga. No dobra, Spider-Man będzie każdy powie, nie? To taki as, ale to jest jeden samotny as w ręku. Co dalej? Mhm. Co ty, Badel, myślisz? Jeśli nieco odzywasz? Masz jakieś pozytywy z tej wielkiej merdży? Będą, czy nie? Badyl? Mogę teraz ja zacząłem chrapać. Okej. Nie wiem. Nie wiem. Masz, dobra. No to możesz jechać samymi negatywami jako naczelny hejter Microsoftu i to możesz jechać z negatywami. Własnego Xboxa, ale... Dokładnie, jestem użytkownikiem Xboxa. Nie, jesteś posiadaczem. Ale ci przypiekli. Przecież wykorzystałem swój kod. Mój kod już nie działa na Cyberpunka, kurwa, na te dodatki wszystkie. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że mogę się nazwać użytkownikiem. No dobrze. Ale jakbyś miał powiedzieć, to czy myślisz, że Sony zostanie w jakiś sposób zmotywowane do działania nad swoimi IP? Czy jakby, nie wiem, będą się dalej tłukli z Microsoftem, próbując jakby uzyskać jak najlepsze deale związane z grami, które będą teraz pod ich parasolem? Wiesz co, nie, ja już tak naprawdę nie wiem, co się tam może wydarzyć, jeżeli chodzi o te sytuacje. Mi się wydaje, że Sony będzie robić to, co robiło do tej pory, tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoją stajnię. No... Nie wiem. Na pewno będą robili to, co, no bo właśnie ja myślałem, że Microsoft, dobra, nie pokonamy Sony właśnie w ich trzecioosobowych gier akcji, więc przynajmniej może FPS-y zalokujmy sobie wszystkie, jakie są na rynku, może jeszcze jakieś strategie sobie zalokujmy, bo to na PC-cie, no jeszcze parę symulacji będziemy mieli, a Sony niech ma te swoje trzecioosobowe gry akcji, robimy najlepiej na rynku dla użytkowników PlayStation, nikogo nie przyciągniemy swoimi wersjami praktycznie do naszej konsoli, nie? Więc znaczy, będą nadal robić trzecioosobowe gry akcji, czy raczej to, co widzieliśmy w ostatniej konferencji, będzie gry as serwis. Przygotuj się na kolejne 5 lat gier jako serwis. Ale to jest to, co oni teraz robią, nie? W sensie oni teraz, chodziło mi o to, że oni będą to robić, no bo oni teraz są w trakcie produkcji, wiemy, że powstaje to The Last of Us, wiemy, że z tym Bungie współpracują dość mocno, także oni będą w to iść, ale wątpię, żeby oni tutaj jakoś zmienili tę strategię bardzo mocno i tak będą robić te trzecioosobowe gry akcji, no bo to im tworzy cholerne pieniądze i wydaje mi się, że nie zrezygnują z czegoś na wzór, wiesz, Uncharted, czegoś na wzór no nawet tego God of War'a i wydaje mi się, że na to nawet nie mamy co liczyć. Oprócz tego coś będzie, nie? Coś będzie, ale właśnie cytując Jima Crane'a, no to ich nie będzie już stać bez pieniędzy od Call of Duty na robienie ich ekskluzywnych AAA symulatorów chodzenia albo właściwie trzecioosobowych gier akcji, nie? No to przerzucają się teraz na Games as Service, czy jednak nie? Jaka przyszłość według ciebie będzie wyglądała? No, mnie to interesuje, nie? Czy będzie warto kupić PS5 Pro, które podobno jakieś wycieki już są? Tak, niby są tam przecieki. Wiesz co, dla mnie, ja jestem takim rodzajem gracza, że dla mnie warto było kupić PlayStation 5 tylko ze względu na to, że nie wiem, pogram sobie od czasu do czasu w jakąś gierkę, więc wydaje mi się, że dalej jest to... Jest to chyba dobra opcja, tak po prostu, bo nawet jeżeli miałbym grać, wiesz, gracze lubią te gry Sony, lubią te Spider-Many, lubią te God of War'y i tutaj nie wydaje mi się, żeby jakkolwiek zakup PlayStation, nawet tego Pro, był głupim pomysłem, bo widzimy, co się dzieje u konkurencji. Tak naprawdę ze względu na Game Passa można sobie kupić tego Xboxa, ale poza tym ja tam na przykład nie mam niczego dla siebie. Nawet jeżeli by mieli obciąć tego, to Call of Duty. Adel, no. Ale myślisz, że wypuszczenie, przy jak Sony wypuści nową konsolę, to przyciągnie więcej ludzi? Bo PlayStation 5 Pro wejdzie, no i co z tego, jak nie ma nadal gier? I no, może się to zmieni. Jeżeli wypuszczą Pro, powiedzmy, za 3-4 lata, to jeszcze mają ten czas, żeby się to zmieniło. W 2024 ma być Pro pod koniec roku, zgodnie z przeciekami. Ale ja w to nie wierzę. No, ja też w to nie wierzę, bo jak wyjdzie, to wierzę tym, że ludzie będą kurzeni, że tak szybko. Dwa, na pewno cena będzie zabójcza. Jak szybko? Wiesz, ile lat ma już PlayStation 5? A, no dobrze, no ale... To jest właśnie, połowa cyklu życia konsoli. Dokładnie. To pasuje dokładnie do prosiaka. No okej, tylko pytanie, gdzie jest jeszcze... Nie, to też tak, ale... Pytanie, gdzie jest jeszcze, wiesz, PlayStation 5 Slim, które oni tak bardzo lubią wypuszczać, te jeszcze generacje, podobno nie? W tym roku może być ogłoszone. I to nie ma być Slimka, tyle tylko, że to ma być ta wersja z odpinanym napędem, że to będzie... jakby ta wersja bez napędu i z możliwością dokupienia napędu ma zastąpić oba egzemplarze, które są teraz dostępne. No tak, to ci, co nie mają napędu, no to będą trochę, poczują się bardziej wyruchani. Nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o jakby usługi, gry jako usługi, absolutnie każdy wydawca i każdy posiadacz jakiejkolwiek platformy gamingowej idzie w gry usługi, ponieważ tam jest najwięcej pieniędzy. Activision Blizzard King największe zyski ma z gier jako usług. Przepraszam, chodzi im o największe, tylko chodzi o stałe dochody, że to jest jakiś tam, oni wiedzą, że co miesiąc... Największe stałe dochody Activision Blizzard King ma z gier mobilnych, które są też grami live service, ponieważ ciągle są aktualizowane. Ubisoft robi gry live service, Microsoft robi gry live service, Sony próbuje robić gry live service i w tym kierunku idziemy, ponieważ w tym kierunku jakby płyną pieniądze z portfeli graczy. Bo co z tego, że ja byłem, załóżmy, zadowolony, kupiłem sobie, nie wiem, Spider-Mana 2 i przeszedłem tą grę i koniec. Sony zarobiło raz, musi teraz znowu wydać ileś milionów, żeby zrobić dodatek z Milesem Moralesem i znowu go sprzedać. A w przypadku gier takich jak Fortnite, takich jak, nie wiem, jak Warzone, czy nie wiem, Fall Guys, wydajesz grę i w porównaniu z kosztem stworzenia całej gry, stworzenie takiego zestawu skórek, mapek, nie wiem, emotek, jakichś innych pierdół, które teraz lądują w Diablo, te koszty są już wielokrotnie mniejsze. Jasne, trzeba to robić szybko, tak jak mają te fabryki tenisówek Fortnite, co robią sezony co chwilę, ale nadal tam są pieniądze. No, najlepszym tego dowodem są raporty finansowe Activision Blizzard, które ma ogromne wzrosty dochodów po sprzedaży Diablo. Ja sam grając widzę, że ludzie kupują te beznadziejnie wycenione kosmetyki do Diablo 4 i jeżdżą na tych, nie wiem, koniach, z którym z dupy się coś świeci. Co? Bo są ładne i na nie stać. No ale ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś ma pieniądze i może sobie pozwolić, niech sobie kupuje, bo to nie wpływa mi na gameplay. To jest tylko równie dobrze, jakby sobie, nie wiem, Rogaty do swojego roweru wstążki przykleił do bokach, żeby mu, po bokach kierownicy, żeby mu furgotały, jak będzie jechał 40 na godzinę na swoim elektryku. To nie szczególnie wpływa na to, czy ten rower jedzie, czy nie. Oczywiście. No. Więc tak, według mnie, odpowiadając na twoje pytanie, Rogaty, tak, Sony będzie próbowało iść w usługi live service, dlatego mamy Helldivers, dlatego mamy Marathon, dlatego mamy te Last of Us, ponieważ oni chcą więcej pieniędzy. I Microsoft, gdyby miał możliwość, też robiłby trzecioosobowe gry akcji, takie jak Gears of War, i na pewno wypluje kolejną część w pewnym momencie, ponieważ oni też potrzebują tych tytułów, ponieważ każda platforma potrzebuje tytułów, z którym jest identyfikowana. Dla Microsoftu jest to Halo, dla Sony będzie to, nie wiem, Uncharted na przykład. Tak na szybko, nie? Wiadomo, że to jest duże uproszczenie. Ale co myślisz, że większą wagę będą przywiązywali do tych gier w live service? Tak, no Sony nawet w budżecie określiło, że chyba 60% ich budżetu idzie na research and development gier live service. No, tylko wiesz, research i development znaczy tylko tyle, że przygotowują się do tego, ale ile tych gier realnie wyjdzie, nie? W sensie ten 15. budżet może pójść 15 jest z produkcji, niekoniecznie wszyscy 15 wyjdą. Fakt. 15 w produkcji jest. I okej, i pewnie to by miało sens, to, że jest w produkcji, to może coś znaczyć, ale widzimy, że do gry jak weszło Bungie, to odkąd w zasadzie oni zaczęli gadać, to dostaliśmy, w sensie oni zaczęli tam rozmawiać z Sony i doradzać im, no to dostaliśmy informację, że to The Last of Us multiplayerowe zostało troszeczkę odsunięte w czasie. Albo skancelowane. Albo skancelowane wręcz, bo w zasadzie nic o tym już nie słyszymy, więc no właśnie, to, że coś jest w produkcji, wcale nie oznacza, że wyjdzie, i mnie osobiście to, że Bungie się tam wpieprza, to oczywiście wpieprza. To, że Bungie daje im jakiś feedback, to jest spoko, bo to znaczy, że będzie lepiej, ale to może doprowadzić do zamknięcia kilku? No, chyba już było jakiś projekt zamknięty, co miał Call of Duty Killera robić. No ale no, ciekawe spojrzenie, no bo z tego, co Bungie robi ze swoimi grami, Destiny 2 ostatnio akurat, jak zacząłem grać w jedynkę, to trochę zacząłem oglądać też o Destiny 2 i stan na dzień dzisiejszy jest najgorszy, jaki był w historii Bungie i całego Destiny istnienia, więc no, a tutaj już podobność ma być końcówka właśnie całego Destiny i mają się przerzucić na maraton, więc to co z monetyzacją i jakością i stylistyką idą właśnie w Destiny, to nie podoba się nawet najbardziej takim zajadłym fanom tej gry. Więc no nie wiem, czy Destiny, czy Bungie to nie będzie taki gwóźdź do trumny wielu tych gier takich na platformie Sony, nie? No właśnie, zanim jeszcze te gry wystartują, to może być to, że zanim te gry jeszcze wystartują, bo o ile mówiłeś właśnie o Last of Us ten Fraction, to tam tak właśnie było brak czystej monetyzacji tego tytułu i to chyba było najlepszym punktem odniesienia do obecnych takich gier as service, że nie wrzucali cię monetyzację taką brutalną, że non-stop musisz coś kupywać, żeby pay to wina mieć praktycznie, tak jak w Destiny 2 w tej chwili podobność jest, że możesz sobie kupić ten, jak to oni nazywają, nie magiczny roll, tylko golden roll na broń, że wyskoczy ci perfekcyjna broń, nie? Możesz to kupić w tej chwili. Już nie wspominając o różnych tam walutach i innych rzeczach. No wow, jeżeli grasz metę, no i dostajesz broń, którą też chyba się da się wykorzystać do PvP i ona jest idealna, no to żeby być praktycznie pay to win, to żeby być na najwyższym poziomie, to musisz im płacić, nie? Tak samo jak, że te raidy robić i te inne rzeczy. Tak jak Diablo Immortal i chyba w tym najnowszym patchu chyba nie chodziło o to, że nie tylko był nerf wszystkich postaci, wszystkich umiejętności, ale też można było ekstra expo kupić sobie w tym Battle Passie i ci się nagle zrównywało, nie? Nie ma. Battle Pass zawiera tylko elementy kosmetyczne i skórki do transmoga jakby postaci. No, na razie. Nie ma tam. Mówimy o tym, co teraz zawiera, tak? Więc odpowiadając na to pytanie, nie ma tam żadnych rzeczy, które możesz wykorzystać w jakikolwiek sposób w grze inny niż wizualny, kosmetyczny. Więc tak to mniej więcej wygląda, ale są punkty na Battle Passie, które odblokowują ci coś, co się nazywa chyba popiół ofiarny i to jest zalokowane na poziom postaci, czyli na przykład wbijasz sobie level Battle Passa i na trzeciej czy piątej, na piątym okienku masz ten czarkę z tym popiołem i te popioły możesz wykorzystać, żeby sobie podbić na przykład ilość doświadczenia zdobywanego z potworów, ilość złota zdobywanego z potworów. Nie czytałem tych wszystkich, ale jest 5 takich ołtarzy ofiarnych, gdzie możesz wsadzić maksymalnie 5 tych popiołów. Ale... Czy pay to skip content? Znaczy to podobnie działa jak eliksir. Tak jakbyś miał Diablo, eliksir. Nie? Wyobraź sobie tak, jakbyś sobie zrobił eliksir w gierce i masz tam 5% do doświadczenia. No tylko płatny. Ale daj mi skończyć. Daj mi skończyć. Chodzi o to, że nawet jak ja to odblokowałem, będąc na 4. poziomie moją postacią, to nie mogę tego użyć, tam jest taka kłódka nałożona, dopóki moja postać nie zdobędzie 56. poziomu. Nie? Czyli dopiero po 56. poziomie odblokuje mi się ta nagroda, którą odblokowałem w grze na poziomie 3, 4 czy 5 jako postać. Więc to nie jest tak, że ja mogę sobie to odblokować, zapłacić za, nie wiem, przyspieszony Battle Pass, bo można sobie kupować normalny Battle Pass, tak jak rozmawialiśmy, czyli za $10, przyspieszony Battle Pass chyba za 29, a oprócz tego możesz sobie jeszcze kupować te srebrne, te jakieś monety, czy jakieś inne gówno, żeby odblokować sobie poziomy Battle Passa. Nie? Ale no nawet jak sobie wykupisz cały ten Battle Pass, to te elementy, które są związane z otrzymaniem boosta do zdobywanego złota, czy doświadczenia, czy co tam jeszcze jest, nie są dostępne dla ciebie do momentu, aż twoja postać nie osiągnie określonego poziomu rozwoju. Więc ja bym tego nie nazwał pay to win. Bo... Pay to play to też chyba nie znaczy, da bardzo. Nie, ale Rogaty, pamiętam, że w Diablo na przykład jak grasz PvP, to często bywało, tak nie wiem jak jest teraz, ale bywało, że postać z niższym poziomem zabija osobę z wyższym. Więc level liczy się, ale nie aż tak bardzo jak przedmioty, które posiadasz i jakieś tam buildy. Nie? To nie jest do końca tak, bo tutaj... Postacie w Diablo mają statystyki do PvE i później są też, jak oglądasz postać, to masz statystyki PvP i to one dotyczą głównie zadawanego obrażenia, obrony i czegoś tam. Nie wiem, bo nie zagłębiałem się, więc na pewno mnie ktoś zjedzie. No w każdym razie, nie wiem, no mam nadzieję, że ja uważam tak, że dobrze zrobiona gra live service jest przyjemnym doświadczeniem na wiele, wiele lat. Jak Path of Exile, jak Warframe, jak, nie wiem, dla wielu ludzi Fortnite, tak? I... Jak PUBG. Okej. Jak PUBG. Jest. No PUBG Mobile jest jedną z najlepiej zarabiających na świecie. PUBG Mobile, no tak. Okay. No PUBG zwykły, no już wiadomo, jest już leciwy. Ale ponoć się dalej dobrze trzyma. Za dobrą grę live service. Ale okej, nieważne. Chodzi mi o to, że są przykłady gier live service, które są zrobione dobrze. I po prostu wydaje mi się, że część firm jest zbyt pazerna i za szybko chce wskoczyć na ten wagon zarabiania, a wystarczy najpierw stworzyć dobry tytuł, w który gracze będą grali i oni później, jak będą się dobrze bawić, to sami będą dawali pieniądze. Chłopie, zobaczymy, jak zrobią The Last of Us z multiplayerem. Jak to skopią. Co mówiłeś, Badyl? Powiedziałeś, że wystarczy stworzyć dobrą grę. Aha, no to tak. Może nie być wcale takie proste, nie? To ten pierwszy punkt może być najtrudniejszy. No. Inaczej, wystarczy stworzyć grę, którą w momencie, kiedy ją projektujesz, nie myślisz od razu o tym, jak na niej zarobić. Ale tak. Wiesz, że oni myślą tylko jak zarobić, a później myślą jak zrobić grę. Indyki są teraz najlepszym źródłem rozrywki i zabawy. Albo mniejsze gierki od niezależnych studiów lub studiów, które kochają gry i w ogóle game dev, takie jak na przykład Lyrian Entertainment i ich Baldur's Gate 3, który z wszystkimi permutacjami możliwych wyborów i zakończeń ma podobno 17 000 wariantów zakończenia. Wariantów, czyli z drobnymi pierdołami, które gracz zrobi lub nie zrobi w grze, pewnie w formie tekstu albo jakichś wspominek. Nie zmienia to faktu, że to jest astronomiczna liczba. dla mnie. Znaczy teraz jesteśmy w tym momencie, że gry indie stały się tym, czym były gry ogólnie na początku. Tak po prostu. No tak, znaczy wróciły do korzeni gry, można powiedzieć, bo no. Tak. Tak, tym bardziej, że wiecie, indie wcale nie oznacza gry, która jest jakkolwiek gorsza, tym bardziej jeżeli chodzi o jakość produkcyjną, bo teraz mamy takie narzędzia, nie? Widzimy jak działa Unreal Engine, nie? Ta najnowsza iteracja, więc jeżeli chodzi nawet o wizualia, nie? To nie jest tak, że te gry niezależne będą jakkolwiek odstawać od tych no za grube. Za tą grą już nie stoi duża marka, którą znamy, tylko małe studio, którego nie znamy, ale tytuł dobry. Tak jest. To tak. Ludzie z pasją będą robić. Szkoda, że stawiamy, czy w zasadzie branża teraz ogólnie stawia nie na to, na coś powinno stawiać nacisk, bo to nas nie doprowadzi do niczego dobrego. Aczkolwiek gracze też, jak widać, trochę tego oczekują, nie? Bo sami jesteśmy sobie winni. No pewnie, że tak. Składając składając preordery, robiąc te wszystkie zakupy. Ale preorder nie jest złą rzeczą. Według mnie złą rzeczą jest kupowanie. Składanie preorderów na zasadzie wysyłania im kasy, nie? No to teraz ci powiem, jeżeli tak twierdzisz. Wszystkie akcje na tych crowdfundingowych portalach z gier planszowych, gdzie twórcy mają pomysł, jak zrobić grę planszową i oczekują, żeby ktoś założył preordera. To nie jest preorder. Musisz... Ty mylisz no, dwie rzeczy. Ale tu robisz zrzutkę. A preorder to masz też trochę zapewnienie dla twórców, że taka ilość graczy będzie grać w tą grę, już kupiła ją i mają już od razu ten hajs i mają jakieś tam zaplecze, że mogą pozyskać nowych inwestorów. Patrzcie, nasza gra już ma na przykład 1 milion preorderów. Takie nie? To jest nieprawda. To co ty mówisz, to porównujesz to do zrzutek. Tak, ale preordery trochę... Preorderu nie składasz na grę, która jest niedokończona. Ja to znaczy... Dzisiejszego. No, zasady, wiesz o co mi chodzi. Tak, wiem. Powinieneś móc, w sensie gra powinna być skończona i o takich rodzajach preorderów. No tak, zgadzam się, ale jesteśmy, to znaczy może nie ty, bo ty jesteś jeszcze młodszy od nas, ale nasza trójka, Kenneth, Rogaty i ja, pamiętamy, że jak gry wychodziły, to każdy albo leciał do sklepu i sobie kupował w dniu premiery, a później można było właśnie złożyć preorder i tą grę dostać nawet w tym samym dniu, albo 3 dni wcześniej. I dostawaliśmy tą dobrą grę. I po prostu tak, ale zostaje mentalność, w wielu ludziach zostaje mentalność, że preorder nie jest taką złą rzeczą. I po prostu często się nacinamy, no bywa tak, ale... No Kenneth na przykład też kupił wcześniej Diablo i co? Ale ja nie mówię, że wiesz, że to jest, może nie tak, to jest coś, co robimy my gracze, ogół i to jest ten gwóźdź do trumny, który sobie wbijamy. I znaczy, dla mnie preordery nie są złe. Złe są mikrotransakcje. Bo preordery były i będą. I preordery raczej nie zmienią, jak będą tworzyć twórcy gry, czy te gry będą dobre, niedobre. A rzeczywiście, że zmienią, bo później, jeżeli masz kilka milionów złożonych preorderów wpłaconej kasy, to może się okazać, że nagle nie opłaca się tego day one patcha walić. No właśnie, day one, tylko przesuwa się go. Hej, mamy już tyle graczy kupiło tę grę, że chuj z tym. Co my utracimy? Nie trzeba. Ja bym bardziej wyszedł z założenia, że powinno im zależeć, żeby ta gra dotarła udana. W momencie, gdy gra idzie do golda. I wtedy już nie zależy, więc jak im ma zależeć? Zależy od twórców, zależy od firmy według mnie. No tak. Co? Nie, większość gier, przed chwilą ty to powiedziałeś, wychodzi niedokończona. To już teraz niestety takie mamy czasy. No to co zależy od twórców? To jest większość ludzi poza, nie wiem, grami indie, bo dla nich to jest być albo nie być. Tutaj sobie pozwalają na to, na co chcemy, pozwalamy sobie pluć w twarz i jeszcze im za to płacimy. No właśnie, papież, tu jest chyba problem tego, że to jest przestarzały model, o którym ty mówisz, który już nie istnieje, czyli pre-order na grę, którą w dniu premiery już będzie skończona. W tej chwili nie ma takich i chyba od 10 lat takiego pre-ordera nie składałem, że wiedziałem, że w dniu premiery ta gra będzie skończona, nie? No, ja bym powiedział od 5, 10 trochę za dużo, 5. No, kiedy ostatni raz kupiłeś pre-order skończonej gry? Kurczę, jak nie składałeś... Dziękuję za udowodniego mojego punktu. Co najmniej 10 lat temu, nie? Nie, no teraz złożyłem preorder na grę, którą jeszcze nie otrzymałem, jeszcze jest cały czas w produkcji, jest to Stalker 2. O czym ty mówisz? No. No właśnie, więc zgadzam się z twoją... Każdy wie, że ta gra najprawdopodobniej będzie nieskończona, bo taka była poprzednie części. One były fatalne technicznie. Czyli Pepe odpowiedział tak. Dokładnie na twoje pytanie. Przez 10 lat, ostatni raz, przynajmniej 10 lat temu kupował grę, która była skończona. No, pierwszy Stalker 2006, nie? Czy coś koło tego. Ale dobra, dla ciebie preordery nie są problemem. Znaczy ja po prostu i tak ogólnie rzadko kupuję gry w premierę. To musi być jakiś taki tytuł, na który bardzo czekam czy coś, a takich jest mało, coraz mniej. Z reguły czekam na promocję. Niestety cebula ze mnie, jak z większości nas... No i właśnie dlatego z punktu widzenia przeciętnego użytkownika na przykład Steama czy Xboxa, to dla mnie preordery absolutnie nie mają sensu, bo co skończą mi się te cyfrowe gry? Że po co mam to zamawiać? Jeżeli mówisz o tym, że to dobrze dla producentów, jak dobrze dla producentów? Dostają, nie wiem jak działa na Steamie, ale chyba nie dostają, jeżeli chodzi od wydawców, no chyba, że to platforma wydawcy, no to wtedy rzeczywiście Sony albo Microsoft, jeżeli to gry ich first party, to oni dostają od razu tą kasę, ale w innych przypadkach chyba dostają przy premierze, nie? Wiecie co, przepraszam, często deweloperzy dostają dodatkowe bonusy, jeżeli gra osiągnie określone pułapy sprzedażowo-ocenowe. Tak było w przypadku tej gry Polaków, Riders, Outriders, tak. I oni właśnie nie dostali żadnych bonusów, ponieważ gra nie miała premiery normalnej, sklepowej, znaczy miała też, ale przede wszystkim była też w Game Passie i to podcięło jakby ilość sprzedanych egzemplarzy i Square Enix nie wypłacił im bonusów, mimo że gra de facto niby osiągnęła, czy mogła osiągnąć ilości sprzedażowe związane z tą ilością, jakby ale to wiesz... Bierzesz przykład Square Enix, który nigdy nie był zadowolony z żadnej gry, chyba że to było ich gra, nie? Mimo że byli są zadowoleni, mimo że na przykład z Tomb Raiderów chyba żadnego nie byli zadowoleni, mimo że ich sprzedaż była chyba większa na podobny okres niż finala, nie? No ale wiesz, Square Enix dziwne ma swoje podejście do bycia zadowolonym. Muszą być chyba zadowoleni. A wiecie, co ostatnie ich 3 gry to była porażka. Nacisnąć rekord? Nie, przesunąć strzałeczki z naszymi ludzikami. Jesteśmy ciągle co u nas, kuźwa. Jesteśmy ciągle na co górę. O Jezus, to nie jest problem. Wszyscy żyjemy połączeniem Activision Blizzard. Najwidoczniej. Tak jest. No. Jakbyś powiedział, że nie nacisłeś nagrywania, to byśmy się trochę wkurzyli. Ja bym cię wyłączył. Nara. Ja bym poszedł. Ej, tylko raz i zupełnie nieświadomie wkręciłem rogatego, że nie nacisnąłem nagrywania. Tak jakoś samo wyszło. No, nieważne. No, co wam mogę powiedzieć więcej? Ja uważam, że preordery dla mnie są uzasadnione, jeśli dotyczą wersji kolekcjonerskich lub limitowanych i fizycznych. Wszystkie inne wersje preorderów, to jest tak jak Rogaty powiedział, kupujesz albo cyfrową wersję, która nie ma określonej liczby sztuk, bo to nie są NFT, albo kupujesz wersję pudełkową, która w przypadku, jeżeli masz fuksa, to tak jak Pepeż mówił, może przyjść do ciebie czasem tydzień, czasem 3 dni wcześniej, a jak masz pecha, to będziesz czekał i 3 dni po premierze i nadal nie będziesz miał. Bo teraz Kenneth, dam pytanie. No? To jak wytłumaczysz swój preorder edycji specjalnej Diablo 4? Ponieważ byłem bardzo krótko w Polsce i chciałem pograć z żoną na split screenie i mieliśmy mało czasu. I tym sposobem też odpowiedzieliśmy naszemu drogiemu koledze z Discorda. Tak, ty. No więc to był powód, dla którego chciałem po prostu... Tak, pozdrawiamy Behemota, bo nam bardzo wiele fajnych tematów czasem podsyła na takie, wiecie, luźne epizody, gdzie rozmawiamy właśnie na przykład o tym, jakie mechaniki w grach dla nas skreślają dany tytuł. Dobrze. Coś jeszcze... Znaczy ja osobiście, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju usługi abonamentowe związane z gamingiem czy streamingiem, to z jednej strony w przypadku streamingów medialnych takich jak Netflix, to cieszę się, ponieważ tego typu platformy mogą tworzyć jakby content, który normalnie nie wylądowałby w telewizji. Takim przykładem jest na przykład serial The Boys. Na pewno by to nie poszło w żadnej telewizji i kablówce naziemnej. Z drugiej strony... No, HBO miało te parę swoich takich seriali, które raczej częściej... No. Jak zanim byli na necie, nie? Ale Sopranom to... przychodzi mi na myśl, nie? Aha, to słabe. W porównaniu z The Boys... Znaczy absurdalną, chodzi ci o absurdalną brutalność? No nie, to tak, no ale to... Nie, o pokazywanie bezceremonialne, pokazywanie genitaliów, przemocy, wulgarności w kontekście pasującej do zawartości, bo to, że komuś... Grę o Tron bym powiedział. O, już jak coś było. W Grze o Tron były cycki i tyłki. To jest standard w kinie. To też były. Strzelanie do różnych postaci też było częścią wielu różnych produkcji, które lądowały w kinach czy w telewizji. Ja mówię o takich przekraczaniu pewnych granic, które po prostu nie poszłyby ze względu na to, że coś, co jest ogólnodostępne, jest bardziej tabu, regulowane. Tak, tak, coś w tym stylu. I no tak, tak. To mi się podoba, zarówno właśnie w usługach typu Netflix, jak i to troszeczkę w zmienionej formie pojawia się w usługach typu Game Pass, może nie do końca ten PlayStation Plus Premium, czy jak to się tam, za dużo tych tirów mają. Chodzi mi o to, że to jest w przypadku telewizji przekraczanie granic, a w przypadku usług abonamentowych teoretyczny stały dochód dla deweloperów, tak? Lub dochód prosto z góry, jakby z upfront, jak to Sapkowski lubi, za umieszczenie danego tytułu w bibliotece. Ale z drugiej strony boję się, że tego typu podejście do kontentu sprawi, że będziemy mieli masę rozwodnionej zawartości. Zawartości tworzonej tylko po to, bo coś nowego musi pojawić się w usłudze, żeby zapełnić czas od pojawienia się jednego hitu do drugiego hitu. I to jest moja największa obawa i uważam, że niestety gamingowe usługi abonamentowe będą szły w kierunku takim, jak idzie Netflix, takim jak idzie właśnie, nie wiem, Amazon Prime czy te inne usługi oferujące wideo. Będziemy mieli raz na ruski rok coś fajnego, co i tak nie będzie fajne nie dlatego, że jest super zajebiście dopracowane, tylko dlatego, że przez większość czasu dostawaliśmy rozwodniony kisiel. Więc tego się obawiam, związanego, że jeśli chodzi o rzeczy związane z tymi jakby live serwisowymi podejściami do usług, gier i tak dalej. No to co tam mamy dalej? W kolejności? Mamy coś jeszcze? No, obskoczyliśmy trochę Blizzard, obskoczyliśmy Diablo, Overwatch trafia na Steama za niedługo, bo tracą podobność ale graczy. Ale dużo rzeczy na Steama ma trafić ogólnie z Blizzarda i tak dalej. Chyba tak, wszystko, prawda? No, wszystko Activision i Blizzard chyba trafi do Steama. Prawie na pewno po połączeniu Activision Blizzard z Microsoftem. Wiesz, jakie mam pytanie? No. Czy aplikacja Battle.net to wszystko będzie dalej istnieć? Skasowane? Nie właśnie. Wiem, bo właśnie to mnie interesuje... To nie będzie mieć sensu, tak szczerze chyba już. Ale znaczy może mieć sens, bo jak mamy gry kupione, no to one są do tej aplikacji przypisane, nie? No. To znaczy aplikacja sama nie wiadomo, to znaczy musi pewnie działać, no bo tam jednak też gracze... No niby tak, ale swoje, jak przejęli... Ale... Pamiętaj, że Bethesda też miała swoją aplikację i ją skasowało Microsoft. No tak. Dokładnie. I przenieśli wszystkie gry, tytuły, które miałeś do Steama. Pozwolili ci na to, jeżeli miałeś jakieś tam tytuły. Tylko uwaga, tutaj będziesz i tak potrzebować tego konta Battle.net, nie? Więc no, ale to się całkowicie nie wchodzi w grę. Ja czytałem informację tak, potrzebujesz konta Bethesdy, żeby mi grać. No. Odnośnie Overwatcha 2, że on nie będzie uruchamiał dodatkowego launchera, że w jakiś sposób to rozwiązali, że podobno nawet BattleTag nie będzie potrzebny, żeby grać cross-platformowo. Nie wiem jak, albo coś źle doczytałem, ale nie ma być dodatkowego launchera. No, autentykator się ostatnio zmienił na komórce i teraz wystarczy dać potwierdzenie, czy to ty się logujesz na te konto, nie? Podajesz hasło, podajesz maila, hasło, albo tam login, hasło i ci na komórce wyskakuje, czy to ty, nie? Więc dwuetapowa autentykacja bez aplikacji dodatkowej będzie chyba możliwa, nie? Jest już możliwa. Ale przypuszczam, że przy Battle.necie zostaną jeszcze, nawet jak po połączeniu, bo tam jest za dużo użytkowników. Zwłaszcza w World of Warcraft. No. Właśnie, myślicie, że do Game Passa trafi World of Warcraft? No musi, stary. Ja nie wiem, czy tylko czy trafi na konsolę, ale patrząc na ich zaangażowanie, że ten Ender's Call Online jest, Fallout 76 też jest na konsoli, World of Warcraft to na pewno też trafi na konsolę prędzej czy później. Tym bardziej, że już istnieją mody, które ci pozwalają kierować twoją postacią przy pomocy pada, nie? Interfejsem chyba muszą popracować, nie? Ja nie wiem, czy... Nie wydaje mi się. Nie? Czemu? To masz, nie. Czemu nie? Jak masz tyle gier MMO na konsolach, jeżeli grających w MMO. Final Fantasy jest przecież chyba drugi albo trzeci w tej chwili jako MMO i to też jest na konsolach. Black Desert i te inne są, więc nie to. No, tylko weźcie pod uwagę, kiedy przede wszystkim powstawał World of Warcraft. Myślę, że był zmieniany tam silnik, chyba jak pamiętam. No, wielokrotnie. Dajcie się Badylowi wypowiedzieć. Okej, ale nie, to akurat fajnie, że mi się wcieli, bo to co chciałem powiedzieć, nie ma tutaj sensu, bo skoro faktycznie silnik był gdzieś tam przeprojektowywany, no to... ale. To, co wypowiedzieliście a propos Game Passa, że trafi do Game Passa, nie wiem, czy i tak w tym momencie Blizzard Activision Blizzard nie ma na tyle fajnej kasy z tego, że to by troszeczkę im nie podcięło. Nie? Nie wiem, czy to by było finansowo, czy to by się spajało, skoro i tak gracze, WoWa płacą, a założy się, że jest dużo graczy, którzy mają i abonament do WoWa i mają Game Passa, więc dwa abonamenty, w pewnym momencie to by się mogło kasować i to może nie mieć sensu, bo i tak jeżeli opłacasz dalej WoWa, to myślę, że kurwa do końca życia możesz go opłacać tak po prostu, a jednocześnie tego Game Passa gdzieś tam ludzie mają. To dam ci takiego twista, że bo chyba teraz World of Warcraft jest do 20 levelu free to play. No to w takiej postaci by z pewnością wrzucili tego, nie? Że tak, jak chcesz, mamy go w Game Passie, ale do 20 levelu, jak chcesz grać powyżej 20 levelu... Wtedy nie trzeba go, dawać do Game Passa, tylko wystarczy go wypuścić. Ale właśnie trzeba. Bo skoro to jest darmowe, a nie, bo to jest darmowe do 20 levela, nie? Więc po prostu wypuszczasz go na konsolę, nie musisz mieć żadnego pasa, no i tyle. No tak, ale jeżeli możesz go dorzucić do Game Passa i nic cię to nie kosztuje, a zwiększa wartość Game Passa, przynajmniej pozorną, pewnie w twoim widzeniu, no to dlaczego go nie dorzucić, nie? Mamy kolejną wielką grę w Game Passie. A to dlaczego wtedy nie poszerzyć, całkowicie liczby odbiorców w sensie na grę, nie? Bo Game Pass, jeżeli... powiem tak... Game Pass jest na tyle fajną ofertą, że dużo ludzi go ma, więc ja i tak bym poszerzył te pulę o te dodatkowe procenty z ludzi, którzy nie mają, żeby ta gra zażarła po prostu. Bo jeżeli chcesz złapać kogoś na grę, to zarzuć jak największą część graczy tę grę. To znaczy ci powiem, wiesz co mogą zrobić? Mogą taką opcję. Jeżeli masz Game Passa, i jesteś już, grasz w World of Warcraft, nie? Płacisz przez 12 lat abonament. Teraz to zostało dodane do Game Passa i ty masz Game Passa. To nie musisz płacić abonamentu osobno, tylko tam zaznaczasz gdzieś jakieś opcje, powiedzmy, w Game Passie i mając Game Passa zapłaconego, grasz dalej w tą grę i nie masz podwójnego abonamentu. To raz, że wpłynie bardzo dobrze PR-owo na markę, nie będzie złości tych graczy, którzy już cały czas płacą, a dwa, że będą mogli nowi dojść. I wtedy nie, pojednasz... to nie ma sensu. Czemu nie? Dla Microsoftu zawsze Game Pass będzie opłacalny finansowo. Tylko, że ale nie ma to sensu w kontekście World of Warcraft, bo World of Warcraft przynosi sam pewnie kupę siana już teraz. Ale może sobie policzyć, że to nawet... 10-15 lat temu bym się z tobą zgodził, jak oni mieli ten pik tam ilu, 15 milionów graczy czy coś w tym stylu. Teraz ciężko mi powiedzieć, że mają więcej niż te parę milionów. Pamiętaj, że podstawka by trafiła do Game Passa. Wszystkie dodatki byś najprawdopodobniej musiał kupować. Tak jak The Elder Scrolls Online ma, że podstawka jest w Game Passie, mimo że mogło się kupić nawet za, nie wiem, 15 zł, to podstawka jest w Game Passie, ale już dodatki musisz kupywać sekwencyjnie, nie? Mhm. Nie musisz płacić abonamentu, ale pamiętaj, że abonament to chyba tylko właśnie World of Warcraft ma jeszcze z tych gier MMO starych i chyba Final? Final 14, tak. Ich Final 14, a Fallout, Elder Scrolls Online, z MMO, nie wiem, Guild Wars 2, to też tylko się chyba na dodatkach i mikrotransakcjach utrzymuje. Z tych takich starych to chyba nikt inny nie przeżył, nie? Więc... Ale to skoro to żyje, to z jakiegoś powodu. To musi musi się to opłacać, to musi być duża kasa, nie? My wam wiadomości sprzed faktem to jest taki szybki news z 2 lata temu. W World of Warcraft było 1,8 miliona aktywnych graczy, bo zawsze ważni są aktywni. Czyli powiedzmy do dzisiaj zachowało się 1,5 miliona, nie? Może nie wiem, kiedy ostatnio. Oni wracają i odchodzą, jak się dodatki wychodzą. Dodatek wyszedł, więc i z reguły było coś takiego, że mogłeś mieć podstawkę wszystkie dodatki oprócz najnowszego, na przykład za darmo, ale za ten najnowszy trzeba było zapłacić. Bo tak przecież w World of Warcraft ostatnio zrobili, że tak naprawdę kupując najnowszy dodatek dostawałeś wszystko poprzednie, nie? Więc Microsoft może zrobić, dostaniecie wszystko za darmo w pasie, oprócz najnowszego. Nie, jeśli Microsoft by miał dodać World of Warcraft do pasa, to dodałby grę nawet w całości jako free, ale abonament musiałby być płacony nadal, bo w tym momencie ściągasz barierę zejścia graczy, tak? Czyli po prostu ktoś ściąga sobie grę i gra. A jeśli mu się spodoba, to zaczyna płacić. Tak, coś podobnego mamy w przypadku Finala 14, gdzie do 60 poziomu można grać. Coś podobnego mamy... Czekaj, co to było? Kurczę, sobie teraz nie przypomnę. W Elder Scrolls Online, tak? To jest gra, którą kupujesz za niewielkie pieniądze i później... Pamiętam, że z każdym... Co ileś miesięcy... Ta podstawowa wersja Elder Scrolls jest poszerzana o kolejny dodatek. Czyli wychodzi najnowszy dodatek, on się teraz chyba Necron nazywa. I w momencie, kiedy wyszedł Necron, to do podstawki został dodany jakiś tam kolejny dodatek. To jest wszystko po to też, żeby gracze, którzy chcieliby nagle wskoczyć do tego tytułu, wiedzą, że dostają szerszą podstawkę, co daje im większą szansę na przyciągnięcie i utrzymanie ich przy grze, a jednocześnie mają mniej dodatkowych rzeczy do kupienia. Ale czy tytuły pay to play mają szansę na przetrwanie długoterminowo? Nie wydaje mi się. Free to play jest WoW zarabia około 14 do 15 miliardów rocznie. I to jest stały dochód. Dokładnie, zarabiał. Tak jak kiedyś Tony Hawks był pierwszoligową marką. Tak jak kiedyś Skylanders był pierwszoligową marką. Tak jak, nie wiem, Guitar Hero było, miliardy zarabiało co roku z nową częścią. I te wszystkie gry zostały do ruiny doprowadzone przez Activision Blizzard. Tak samo jak StarCraft był premierową marką, która miała największy e-sport na całym świecie i teraz, sorry, ale tylko jakieś tam popierdółki do dwójki wypuszczają od czasu do czasu, jak im się chce. To też było doprowadzone przez Activision Blizzard do ruiny, nie? Co zrobił Microsoft z Minecraftem. Jak wydoił tą krowę i cały czas doi i zarabia na niej. Coś tam ciągle wypuszczają. I myśleliśmy, że nie da się zarobić, jak oni zapłacili, ile? Miliard zapłacili, że nie pamiętam, to była horrendalna cena. 1,4 miliarda dolarów za tą grę. Zapłacili, porównali do Blizzarda. I ponoć z nawiązką już dawno to im się zwróciło, więc wyobraźcie sobie, że Microsoft wie, jak robić kasę. Może Activision za bardzo jest zbyt agresywne w ciągnięciu kasy i dlatego straci, ale Microsoft teraz, że tak powiem, jest ich panem i on im pokaże, jak to robić poprawnie, tak mi się wydaje. Microsoft pokaże, jak można wyruchać klienta. No tak. Bo jak można wyruchać Sony. Jak można wyruchać nas, żebyśmy chcieli więcej. No może i też, nie? No, potrafią robić pieniądze, bo Forza Horizon 5 chyba 25 milionów użytkowników, no to chyba większość z tych użytkowników to z Game Passa zaczęło grać w tą grę i jakoś się im sprzedaje i Game zarabiają. Pass ma teraz 25 milionów użytkowników, to są dane sprzed... roku, dwóch, jakoś tak, bo Microsoft nagle przestał publikować, swego czasu się chwalił ciągle, jak Game Pass ilość użytkowników rosła, a od dłuższego czasu cicho. Ale to Phil Spencer powiedział też, że wzrost aktywnych abonentów Game Passa zwolnił. Na konsoli zwolnił. Na PC-cie najprawdopodobniej nasycili już cały rynek, nie? Dlatego zmieniają nazewnictwo, żeby wszystko mogli liczyć sobie jako Game Pass, nie? Czy to Game Pass Core, czy to Game Pass Console, czy to Game Pass PC i Game Pass... Co ujawniło? Sony, dzięki ostatni raport finansowy Sony mówi, że 47,4 miliona użytkowników opłaca subskrypcję PS Plus. Co sobie łatwą matematyką, powiedzmy po najtańszym PS Plusie. Ale jaki tier też jest dosyć ważny. A choćby policz po najniższym, to wyjdzie to mają więcej, zgadza się, nie? No bo mają więcej konsol, nie widzę tutaj nic zwyczajnego. Więc dlatego Microsoft musi iść, nie może pójść po prostu w dużą cenę, musi po prostu iść w ilość, więc oni muszą pozyskać jak najwięcej ludzi, dzięki temu, że mają najwięcej kontentu, więcej ludzi przyjdzie i tak to się będzie kręcić. I oni grają na razie na czas. Microsoft wie, że nie może być sprinterem, oni muszą po prostu być biegaczem długodystansowym tutaj, żeby dogonić Sony, żeby nie dostać zadyszki, nie? Czekajcie, bo jedna rzecz tylko mnie zainteresowała. Wy powiedzieliście, że Sony ma więcej, PlayStation ma więcej konsol, dlatego ma więcej sprzedanych abonamentów, a przecież Game Pass nie jest tylko na konsolach. No. Game Pass jest też na kompy, więc to tworzy w chuj dużą bazę. Ale nie każdy na PC ma Game Pass. Ale ja wiem, że nie każdy na PC ma, ale to pokazuje, że wcale, w sensie, wiesz... Mamy konsole, których jest tyle i mamy pecety, których jest, kurwa, wiesz... Dobra, teraz ci powiem tak, 29 stycznia tego roku to jest tutaj zestawienie z kwartału i miesięczna liczba aktywnych użytkowników to Game Passa to jest 120 milionów. To dużo? To dużo. Tak raczej, To jest 3 razy prawie, to jest prawie 3 razy więcej. Tak. No właśnie, i to mi się bardziej... Tylko tu jest napisane aktywnych użytkowników, a nie płacących, więc nie wiemy, ilu z tych ludzi płaci. Sony podało 47 aktywnych w PS Plusie, czyli tych, co płacą. Chyba rozumiem, o co chodzi, bo przecież są te różnego rodzaju promki, które tam biorą też pod uwagę. Bo w przypadku... A weszły już te systemy tych rodzinnych? Nie we wszystkich krajach. Nie we wszystkich krajach, tylko w paru krajach weszły. Ale za 10 zł czy tam 12 możesz kupić na miesiąc. Zaraz, czekajcie, bo ja powiedziałem usunęli to, a mi się to przecież Allegro usunęło Family. Dobra, już jestem bardzo zmęczony, panowie. To tak jak Phil mówił, że nasycił się rynek Game Passów, które mogą sprzedać użytkownikom konsol, no bo na Xbox One i na XS i Series S można tylko to używać, więc teraz jeszcze próbują jak najwięcej użytkowników pozyskać na PC-cie, nie? Tutaj też z pewnością nasyci się prędzej czy później rynek. Ja powiem fajną wiadomość, że w 2021 roku ilość użytkowników Game Passa wynosiła 18 milionów. Popatrz, 2 lata później jest 120 milionów. Jak Microsoft wystrzelił? No. Co będzie za 3 albo za 5 lat? No, po to kupują Blizzard, żeby ciągle móc powiększać portfolio i zagarniać użytkowników. Po to kupywali też właśnie tego Mojang, nie? Żeby nie tylko mieć samego Minecrafta, ale żeby też mieć dostęp do tych użytkowników. Tak, baza użytkowników. Żeby można by im sprzedawać właśnie reklamy, mailing listy, kupcie sobie oryginalnego Windowsa. Dokładnie. Microsoft po prostu zaczął myśleć bardziej strategicznie i na dłuższą metę. Nie no, Microsoft zawsze tak podchodziło. Jeżeli Sony nie zmieni swojej strategii postępowania, to po prostu, tak jak już niektórzy przewidują, następna generacja konsol będzie Microsoftu. Okej, no. I to będzie też pytanie do naszych słuchaczy, bo będziemy powoli przechodzić do zakończenia. Jak myślicie, czy następna generacja nadchodząca, czy to będzie Xbox Series XX albo Series SS, nie mam pojęcia, co Microsoft tym razem wymyślił. Na pewno będzie to bardzo oryginalne. I czy będzie należała do Sony, czy do Microsoftu? Bo wiadomo, że Nintendo stoi obok i patrzy się, jak się te dwie małpy biją. Więc piszcie w komentarzach, a teraz będziemy przechodzić do zakończenia. Wybaczcie, że tak ucinam, ale mam wrażenie, że kręcimy się w kółko z tym tematem. Macie szeroki jakieś... jest i dosyć głęboki, więc możemy... Jak kieszenie Microsoftu. Czy macie jakieś nieplanowane tematy? Nie, ja chciałem powiedzieć, że już ogólnie o tym temacie gramy tyle podcastów, że po prostu to pokazuje, jaka to jest skala. Nie? To jest 68 miliardów dolarów, to jest 68 razy więcej niż Mojang. Tak w dużym uproszczeniu i pewnie z błędem po przecinku, ale nadal. No dobrze, no to skoro nie mamy tutaj żadnych tematów nieplanowanych, to będziemy się żegnać. Dla wytrwałych będzie oczywiście kawał na końcu, więc dziękuję wszystkim, naprawdę dziękuję wszystkim, którzy słuchają naszych podcastów. To był 231 epizod. Zapraszamy Was do komentowania. Napiszcie, kto wygra następną generację konsol i widzimy się w kolejnym epizodzie już na żywo, tak szybko jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa. Dobranoc. A Badyl ma wyłączony mikrofon. Dobrze, że ja do was zgadam, nie? Ty do nas gadałeś? Tak, gadałem do was, a miałem wyciszony kurwa mikrofon i się zastanawiam, jaki wy jesteście pajacy, że mi nie odpowiadacie. I nie, to jeszcze cię ignorowaliśmy. No to prawda. W ogóle ten Minecraft, lodówka, Xbox, to chciałem powiedzieć. No w sumie czemu nie zrobili lodówki w kształcie tego Creepera z Minecrafta? On też jest kwadratowy właśnie, jak Xbox. Właśnie zrobili, właśnie to powiedziałem. Aha, to powiedziałeś to jakbyś się dopiero co nauczył polskiego. A tak nie jest? Nie wiem, wydawało mi się, że uczysz się już ładnych parę lat. Chłopie, bo uczy się całe życie, ale po parę lat się uczy. Dobrze, Badyl, spróbuję opowiedzieć kawał z twoim udziałem. O, dobrze, nie ma problemu, wyślij mi scenariusz. Ja ci zadam, to będzie wszystko improwizacja, więc mam nadzieję, że połapiesz się. Dobra. I teraz tak. Badyl, lubicie gorącą wódkę i spocone kobiety? Nie? To dobrze, dostaniecie urlop w lutym. Nice. Ale czaiłeś. Tak? Co? Jakbym odpowiedział tak? To byś zepsuł kawał. Zastanawiałem się. Bo spocone kobiety okej, ale wódka? Wiedziałem, że to jakiś twój fetysz będzie. Wiedziałem. To ja wam coś powiem. Taki drobny ten. Wiecie, jak nazywa się lina wyprodukowana w USA? Popie... Karolina. Trampolina. Myślałem, że coś z North Carolina. Carolina, chłopie, mogłem powiedzieć.